Zapowiadamy 20. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy. No i to będzie wyjątkowa kolejka, bo pierwszy raz Fernando Santos zasiądzie na trybunach polskich, na polskich meczach, na meczach naszej Ekstraklasy. Także też o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, ale przede wszystkim skupimy się oczywiście na tych meczach 20. kolejki. Z Robertem Podolińskim, TVP Sport, Rafał Grodzicki, a dzień także dobry, z nami człowiek z piątej ligi. Dawno nie było eksperta, który by tutaj zasiadał w tym studiu, a w zasadzie łączył się z nami i grał tak nisko. Igor Lewczuk, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że tutaj problemów technicznych nie ma. Jak na boisku to wygląda, jeżeli chodzi też o to też nie miał problemów technicznych. Ja przemilczę może kwestie techniczne. Natomiast najważniejsze to jest to, że przygotowanie fizyczne coraz lepsze, więc na tym się skupiamy. Kolanko okej? Okay? Coraz lepiej, nie ma tragedii, były pierwsze gierki, fakt, że to jest sztuczna, chciałoby się naturalną, ale krok po kroku będzie coraz lepiej. Stan tutaj jest, to jak coś zażalenie za chwilę możemy złożyć. Panowie, 20. kolejka, ale chciałbym rozpocząć od tego, o czym dużo rozmawialiśmy na początku tego tygodnia. Pojawił się tweet Cezarego Kuleszy i możemy od razu na grafice zobaczyć, które stadiony, które mecze obejrzy w tej kolejce, w 20. kolejce Fernando Santos. Będą to 3 spotkania. Lechia Gdańsk, Widzew Łódź to spotkanie, które obejrzymy już dzisiaj o godzinie 20.30. Wisła Płock, Lech Poznań, a więc spotkanie z soboty, a także niedzielny mecz przy ulicy Łazienkowskiej, Legia Warszawa Krakowia. Na tym meczu przynajmniej na trybunach będzie 2 dobrych trenerów, bo Fernando Santos, a także wybiera się Robert Podoliński. Oczywiście, oczywiście. Krakowie muszę oglądać. Robię to zawsze z przyjemnością. Z równie dużą przyjemnością oglądam warszawską Legię, także przyjemne towarzystwo szykuje się na tym spotkaniu. No dobrze, to skoro mówimy o tych meczach, które obejrzy Fernando Santos, to od razu przygotowywaliśmy sobie taką grafikę. Każdy z was, kogo powinien Fernando Santos w naszej lidze obserwować? To może skoro Igor jest troszkę z daleka, to żeby go pobudzić, bo nie wiem jak to wyglądało, jeżeli chodzi o poranny rozruch, poranny trening, to Igor może się wytłumaczyć z tych swoich wyborów. Ja chciałem tak naprawdę czekać na wybory, na propozycję trenera Roberta Podolińskiego. Bo to tęskniłem. Tęskniłem. Do 21 roku życia. Natomiast ja zdecydowałem się na 4 zawodników. Salamon, powrót po kontuzji. Zobaczymy jego formę po tym, no, dłuższej przerwie. To był do tej pory zawodnik, który prezentował bardzo fajnie, solidny poziom, wprowadzenie. Jeszcze nie taki PESEL straszny, więc na pewno do obserwacji, w szczególności, że mamy problemy na środku obrony. Tak podobnie Mike Nawrocki, wiekowo oczywiście młodszy, ale cały czas na dobrym, solidnym poziomie, wybiegany, silny, nieźle czujący się z piłką. Kapustka, podobna sytuacja, powrót, pierwszy mecz bardzo zachęcający, ale to musi być Bartek, który dobrze się czuje fizycznie i piłkarską się tutaj nie będzie miał problemów. Skóraś chyba bez żadnego zaskoczenia. Na pewno tych zawodników jest mało, liczba to jest tylko właśnie 4 graczy. Nie chcę takich, powiedzmy, takiej melodii przyszłości. Mamy, nie wiem, Terpiłowski, Łakomy, młodzi gracze, można powiedzieć, z Krakowi, ale to są takie mecze pojedyncze. Chciałbym, żeby to zagrał sezon, 2, ewentualnie sprawił się w bardzo dobrym klubie i wtedy można byłoby coś powiedzieć więcej. No to skoro Igor tak czeka na te wybory Roberta Podolińskiego, to panie Robercie, proszę bardzo. Ja o Bartku już nie bardzo chciałem mówić, Kapusta, ale tu gdzie jest moja lista? No, nie mieści się chyba. Wiesz co, co do wyborów stoperów, absolutna zgoda z Igorem. On się na tym zna pewnie lepiej niż ja. Bartek Slisz, to jest piłkarz dla mnie, który w tej chwili w Legii prezentuje się, nie wiem czy nie najciekawiej, obok Josue. To jest piłkarz, który daje Legii bardzo duży balans. Nie dałem tutaj, nie dałeś od Haratina, Damiana. Nie? Od Haratina lepszy jest Igor w tej chwili, ja mam takie wrażenie. Bartek Slisz to jest dla mnie piłkarz, którego warto spróbować, jeśli chodzi o to, że na tej pozycji w reprezentacji za chwilę mamy problemy. Jeśli kogoś próbować, to czemu nie chłopaka, który w tej lidze na tej pozycji prezentuje się najciekawiej. W ogóle Legia w tym swoim optymistycznym obliczu bardzo mnie przekonuje. Michał Skóraś, nie odkryję, nie wyważam otwartych drzwi. Kamil Grosicki, ja wiem, że Pogoń ma problemy. I Dąbrowski, nie dopisałeś Dąbrowskiego. Nie wiem dlaczego. Kamil Grosicki... A wysłałem ci do akcji. A to wiesz co, dla mnie to może tak... I Bartek Kapuska, i Damian Dąbrowski. Ja mówiłem przed Mundialem o tych dwóch graczach. O Kamil pojechał, Skóraś wiadomo, że też. Natomiast to jest dwóch graczy środka pola. Ja patrzę tutaj na wakaty w określonych formacjach. Dla mnie... Daj mi coś powiedzieć. Proszę?
Aha, nie, chciałem tylko, mówiłem Adamowi, temu nie dopisa, bo u ciebie Damian Dąbrowski jest po prostu z urzędu, więc... Wiesz co, oni Bartek Kapustka przy tych absencjach w środku pola i poszukiwaniach selekcjonera, ja uważam, że te trzy nominacje, czyli moje, Bartek Stisz, Bartek Kapustka plus Damian Dąbrowski, warto by było tych graczy po prostu obejrzeć. Liczę, że selekcjoner na to zwrócił uwagę. Też wiadomo, że Damian Dąbrowski plus Bartek Kapustka, no bo każdy zawodnik wyszkolony przez tak znakomitego trenera jak Robert Podoliński. Panowie, no to jeżeli jest taka pieczątka, to... Nie wiem, jak jest po portugalsku. Bierzesz czy nie bierzesz, czy nadajesz bagaż? Bierz pan to. Uważam, że najciekawszy środek pola można by zestawić z tych trzech graczy w tej chwili. Rafał Grodzicki, słuchaj, u ciebie lista długa. I ona się i tak skróciła, bo skoro... 62 nazwisk. I uwaga, słuchajcie, tutaj no. Nawet mamy pierwszą ligę. Karol Czubak się pojawił tak z Arki Gdynia. Pierwszą ligę też trochę udało mi się w poprzedniej rundzie przeanalizować. Wiem mniej więcej, jakie są tam talenty i na kogo warto zwrócić uwagę. Wymieniłem Czubaka, bo uważam, że on na dzisiaj by pasował idealnie do pomysłu trenera Papszuna i jako dziewiątka tam by mógł się odnaleźć, a przy tym świetnie się rozwija z rundy na rundę. A co do nazwisk, no, u was... Jaki był klucz? U was tych nazwisk było bardzo mało, ale skoro trener Santos ma pojeździć i pooglądać jakichś zawodników, no to w końcu niech ogląda tych zawodników, a nie ogląda tylko i wyłącznie mecze i co tam się dzieje. Bo jest jedno ze spotkań, gdzie jakbyśmy popatrzyli, no to tam ciężko by było wypatrzyć potencjalnego reprezentanta. Ja tu wymieniłem chociażby bramkarzy. Okej, są tu też zawodnicy, tak jak to Igor powiedział, melodia przyszłości, tak, Łakomy. Myślę, że Mrozek, Tabiasz, Lederman, Czubak i również... Tylko wiesz co, no, Lederman jest po kontuzji, to ciężko go będzie oglądać, bo chyba nie ma miejsca w składzie. No nie ma, no, absolutnie na razie nie ma, ale to ja... przedłuża kontrakt. Słuchajcie, podobno, nie chodzi mi o to, tego zawodnika. Nie chodzi mi o to, kogo trener Santos ma oglądać w tej kolejce, tylko cały czas w ogóle. W tej kolejce wiadomo, żebyśmy ta lista by się dosyć mocno skróciła, ale myślę, że Mrozek, Tobiasz, w tym samym wieku chłopaki, nie mamy problemów. No właśnie, bramce, na tej pozycji nie mam problemu. Ale mimo wszystko ja uważam, że warto się przyglądać tym chłopakom, skoro Kacper Tobiasz potrafił jechać na Mistrzostwa Świata. Wiadomo, jako taki dodatkowy, że tak powiem, bagaż, to dlaczego co jakiś czas ci chłopcy mają nie dostawać szansy na powołania? Podpisuję się pod Salamonem, Nawrockim, Dąbrowskim, bo uważam, że Damiana Dąbrowskiego w moim odczuciu zabrakło w kadrze na mistrzostwach ostatnich. To jest zawodnik, który się mega wyróżnia, który bardzo mocno odciska swoje piętno na tym, jak wygląda drużyna Pogoni Szczecin. Jeśli chodzi o inne nazwiska, to uważam, że absolutnie. No, zniknęła tabelka, muszę wrócić, bo tych nazwisk trochę było. No jak dałeś 62 nazwiska, przy tym ale, ludzie nie przeczytali. Ale od razu wiecie mówimy, co? Że to nie zawodnicy, których powinien od razu powołać Fernando Santos, ale tylko co? Po prostu sprawdzać, ja obserwować, bo każdy liście. Z nich może się naprawdę dobrze się rozwija i być może za 3-4 kolejki będziemy totalnie inaczej o nich mówić. No ja uważam, że tu kilka nazwisk absolutnie ciekawy, który pojawił się znikąd. Czubak, ciekawe nazwisko, natomiast Szymczak to jest dla mnie człowiek, który najszybciej w Ekstraklasie rośnie. Bez względu na pozycję. Mamy, ja nie wiem, czy Rafał potwierdzi moje obserwacje. Mamy kluby, które coś do polskiej piłki wnoszą. Lecha obserwować zawsze warto, bo tam liczba reprezentantów jest największa. Ale Zagłębie Lubin. Z tym, co w tej chwili prezentuje Zagłębie Lubin, z liczbą młodych graczy, to u ciebie w poczekalni pewnie ze czterech Rafał by się znalazło. Nie, myślę, że nie. Akurat właśnie chodzi o to, że tylko to Zagłębie ja mówię... też... Tak jak rozmawialiśmy przed programem, że generalnie za dużo jest drużyn nijakich, gdzie ktokolwiek może się wyróżnić. Ale są jednostki, tak? Łukasz Łakomy ma pewne cechy, które... O tym właśnie mówię. Na tą chwilę... Jeszcze nie. Być może ale jeszcze to jest kadra nie. U21. To jest kadra chłopak... Pobierza, za chwilę tak, obserwuj. Tak, tak. Tylko wiesz co, ja wolałbym, żeby to byli ludzie jak Skóraś, który pojawił się znikąd już i wziął daje. Na swoje barki tak. Odpowiedzialność za Lecha. Szymczak dla mnie to jest najciekawszy gracz, który pojawił się prosto z Akademii i wszedł w buty środkowego pomocnika, napastnika, skrzydłowego. Facet, który bardzo wiele cech ciekawych łączy. Do tego, tak jak mówię, są kluby, które dla polskiej piłki za chwilę będą coś przynosiły. Takim klubem jest Zagłębie. Kilka ciekawych nazwisk jest w Rakowie. Pogoń Szczecin, to jest kolejny projekt. Lech Poznań,
Legia Warszawa i takie nazwisko jak Strzałek, jak tak. potwierdzi. Słuchajcie, coraz większa liczba młodych graczy i coraz większa liczba klubów dostrzega, że w młodych Polaków warto inwestować i z tego my będziemy wszyscy mieli. A jakbyśmy teraz przeanalizowali nasze wszystkie listy potencjalnych zawodników do obserwacji, to w większości to są defensywni zawodnicy, którzy generalnie na pierwszy rzut oka nie dadzą nam nic takiego. A gdzie Polacy wow. decydują o obrazie zespołu, powiedzcie mi? Kluby, w których Polacy decydują, tam mówi, że środek pola. Słuchajcie, Grosik, Dąbrowski, Pogoń. Bardzo mocny zespół. Szymczak, Skóraś, Lech Poznań. W środku pola Lederman jest bardzo ciekawym nazwiskiem, ale zobaczcie, jak skonstruowane jest Zagłębie Lubin. Dwóch ciekawych chłopaków. W Krakowie również mamy młodych Polaków, których trenuje. Knap, bardzo fajne wejście. O tym w ten właśnie rok. Mówię. Ale to, i zobaczcie. Ale to też jest taka typowa szóstka. No dobra, tak? ale troszkę... masz Kapustkę, masz Slisza, masz Strzałka, ale masz Slisz, Dąbka. Slisz to też jest taki bardziej defensywny zawodnik. Ale mówię o środku pola, wiesz? Tak? Mówię środek pola, ja uważam, pola. Że my mamy bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o naszą ligę i możemy go wykorzystać. Dałem Łakomego, bo dla mnie Łakomy to jest taki początek być może dobrej formy Krychowiaka. To jest chłopak, który też potrafi oddać Czyli Zagłębie, strzał. O tym mówiłem. Tak, ale to jest jeden chłopak generalnie. Tylko zobaczcie, są kluby, gdzie Polacy nie decydują absolutnie o niczym. No są. Patrzymy pewnie. Na chociażby na Radomiaka, bardzo fajne boki, Abramowicz, Jakubik, to są fajne, aktywne boki, ale o obrazie, obliczu tego zespołu decydują obcokrajowcy. Zresztą ciekawi, pojawiło się fajne nazwisko, natomiast warto skupić się na tym, gdzie decydują i karty rozdają Polacy, a mam wrażenie, że Zagłębie zbudowane z tą myślą. Lech Poznań, możliwe, że za chwilę zobaczymy Antczaka. Śląsk Wrocław, za plecami jest Karol Borys za chwilę. Mamy ciekawe młode nazwiska, czy na już? Mam wrażenie, że jeszcze nie. Chociaż te wyniki kadry U17 mogą robić wrażenie ostatnio, nie wiem, czy widzieliście. Tak, można się pobawić w futbol, można się dobrze w futbol pobawić. I zobaczcie, no my będziemy spijać śmietankę z tych prezesów, z tych trenerów, którzy mają odwagę i mają dobre akademie. Takie kluby warto wspierać. Na niektórych, no niestety, oka nie zawiesimy. No najgorsze jest to, że tych klubów jest bardzo, bardzo mało i w ostatnim czasie w ogóle było wspomniane słowo o Knapie, o Krakowi. Ja się bardzo cieszę, że właśnie w tej drużynie, w Krakowie, skąd ja pochodzę, zaczynają wykluwać się talenty. Nie mówię Rafał, Rakoczy, a to przypadek, Myszor. Że powstała dobra akademia? No chyba to, w tą stronę pójdźmy. Ale ja mam wrażenie, że z tej Ale akademii... mówimy o dobrej akademii, o bazie, czy o tym, co się w akademii dzieje? A nie uważasz, że kluczem jest zbudowanie infrastruktury i później Najważniejsza szukanie... jest infrastruktura, o tym właśnie żeby mówię. Te dzieciaki, ta młodzież miała gdzie trenować, tak? Pytanie... Czy kluby są w stanie dobrze z tego skorzystać? Słuchaj, są takie, które nie mają dobrej bazy i mają słabe szkolenie. No to w ogóle zakopmy. Ale też są kluby, które fajnie pracują, wychowują, a jeszcze tej infrastruktury Jakie? Nie mają. Jakie mają Chociaż dobre akademie Ja myślę, że Raków Częstochowa to jest klub, który powoli gdzieś tam... Tak? Ku, no to ja nie widzę górze. Tego. To tu się okay, z tobą nie zgodzę. To jest Może nowy tak projekt. Będzie. To jest nowy projekt. Nowy pięć lat budujesz akademię. Ale w pięć lat nie jesteśmy trochę... w stanie wyprodukować, przepraszam za to słowo, chłopaka, który już się przebije do Ekstraklasy. Poczekajmy. Ja myślę, że warto o niektórych Ale tam nie ma dać, jeszcze infrastruktury. To ja na razie nie widzę odpowiedzi na to, o czym mówisz. Ale ja uważam, że jest dobra praca. No ale na podstawie czego to mówisz? Moich obserwacji, tego co trochę się tym wszystkim interesuje okay. i wiem, że w Rakowie dobrze to wygląda. Dobrą robotę zaczął Marek Śledź, teraz jest wiadomo w Legii Warszawa, ale o Legii, która ma wszystko, też są różne... No tak, tylko ja czekam w Rakowie, nie ma pieniędzy mamy kapitalny pierwszy zespół. Ja mam wrażenie, że im więcej do powiedzenia na dole będzie miał Marek Papszun, tym Raków będzie miał lepszą akademię. Ja tak do tego podchodzę. No myślę, że... Bo mam wrażenie, że dużo lepiej wyglądają rezerwy i tu się z tobą zgodzę. Natomiast no ja trochę też czekałem, aż ta Akademia Rakowa zacznie coś ciekawego produkować. Ja tu mam wrażenie, że produkt finalny wygląda najciekawiej. Ale to ja też pamiętam rok temu, rozmawiałem równo rok temu w sumie, bo to na z Markiem pewnie. W Turcji z Markiem Papszunem. Z Markiem pewnie o tym pogadamy. Wtedy jeszcze był oczywiście dyrektorem tak, Marek Śledź. I tam wiadomo, że między panami raczej się nie układało i też nie ukrywał Marek Papszun, że tutaj trzeba że też... parę lat po prostu jeszcze poczekać. No właśnie to jest bo na najważniejsze, ten moment, my chcielibyśmy tu i teraz. To jest praca teraz. Na A to jest bardzo praca, nisko. Jak się zaczyna od podstaw, ja uważam, że trochę trzeba dać czasu. Czyli jakbyśmy wielu połączyli klubom. Infrastrukturę Krakowi i pomysł Rakowa mielibyśmy Myślę, że byłoby już coś lepszego. Ale myślę, że w Rakowie masz rację. Idzie ku lepszemu, mam nadzieję, że w Krakowi też. Natomiast... Dobrze, panowie, lecimy do konkretów, lecimy. Bo 20 kolejka przed nami. Na początku przypomnimy sobie, jak wyglądała 19. No, 8
meczowa kolejka, bo nie było tego spotkania Wisły Płock z Wartą Poznań ze względu na opady śniegu. Zaczęliśmy mecz, tutaj mamy akurat na tej grafice, od dołu, a więc w Łodzi 1-1 Widzew Jagiellonia, Raków Piast 1-0, Górnik Lechia 1-1, Zagłębie Lubin przegrało z Legią Warszawa 1-2 i Legia jedynym zespołem w 2023 roku, który wygrał oba spotkania. Radomiak Radom Stal 1-0, Lech Miedź 1-0, Pogoń Śląsk 0-2, Korona Krakowia 2-1. To na pewno duże zaskoczenie na zakończenie 19 kolejki. Jak wygląda tabela? W czołówce bez zmian. Oczywiście Raków Częstochowa cały czas liderem. Drugie miejsce Legia Warszawa. Podium uzupełnia Lech Poznań na czwartym miejscu. Widzew, piąta jest Pogoń. I w strefie spadkowej Piast Gliwice, Korona Kielce, Miedź Legnica. I na jakich spotkaniach będziemy się dzisiaj skupiali? Myślę, że dzisiaj spokojnie możemy sobie pójść od meczu numer jeden, a więc od spotkania Stali z Rakowem Częstochowa. Nie wiem, czy tę grafikę za chwilę mamy już grafikę na naszych ekranach. Stal Raków to pierwsze spotkanie. Następnie Lechia Widzew, Śląsk Korona, Wisła Lech, Jagiellonia Pogoń, Zagłębie Piast, Górnik Radomiak, Legia Krakowia i Warta Miedź. Tym spotkaniem zakończymy 20. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oczywiście wszystkie spotkania na antenach Canal Plus Sport i oczywiście Canal Plus Online. Także zapraszamy do skorzystania z oferty naszego partnera. I tak jak powiedziałem, myślę, że spokojnie możemy po kolei. Igora dawno nie słyszeliśmy, bo tutaj trudno było się przebić przez Rafała, a także Roberta. Zaczynamy od tego meczu Stali z Rakowem. Rakowa, który ma takie, powiedziałbym, trudne wejście w rok, ale na samym końcu punkty no, praktycznie się zgadzają, bo też z drugiej strony ten jeden punkt z Wartą, biorąc pod uwagę okoliczności, jego trzeba doceniać. Bardzo interesująca rozmowa, to nawet nie chciałem, nie śmiałem przerywać. I bo słusznie. Chłopaki... Przyznaj się, gdzie wyszedłeś. Tak, na bank gdzieś rozmawiałeś przez telefon. Słuchajcie, nie chcę powiedzieć, że wzorem niektórych osób w poprzednim rundzie mówili, że Stal Mielec jest najedzona, to nie chcę powiedzieć, że właśnie taki jest Raków. Na pewno rzuca w oczy brak takiej, może nie kreatywności, ale stwarzania takich liczby sytuacji stuprocentowych. Ten mecz był z Piastem Gliwice przepchany. Zwycięstwo 1-0. No brakowało tej takiej gry, z której pamiętamy Raków Częstochowa. Możemy powiedzieć, że Iwi Lopez też szuka, ale powiedzmy gra bardzo, bardzo tak solidnie, fajnie do tego, do czego nas przyzwyczaił Patryk Kun. Również jest na swoim poziomie, ale reszta szuka swojej formy. Cieszy na pewno, że te są trzy punkty. Oczywiście możemy mówić, że Kowaczewicz dał troszeczkę swoje od siebie, żeby ten obraz tego meczu był taki, że to był mecz taki wyszarpany. No, po tych wszystkich programach, po tym pierwszym naszym spotkaniu, co Kowal powiedział, że Raków Częstochowa będzie miał nie wiadomo ile punktów przewagi nad resztą stawki, możemy się zastanawiać, czy tak będzie na pewno. Z kolei Stal Mielec szuka cały czas gościa, który nie tyle wejdzie w buty Hamulicie, ale nawet jeżeli założy po nim skarpetkę, ponieważ Sapinen, mówimy o trenerze Majewskim, że jest w stanie z każdego zawodnika coś ustrugać, ale tutaj chyba mam takie duże wątpliwości, ponieważ na razie to nie jest gracz, który no, zbliża się nawet, żeby stworzył zagrożenie. Na pewno Mrozek jest takim zawodnikiem, wokół którego można coś budować. Ostatni meczu z Radomiakiem. Ale raczej nie grę ofensywną. No właśnie, ale właśnie on jest bramek. Natomiast cieszy na pewno to, że Hinokio jest tym transferem, ponieważ to był zawodnik przynajmniej w Mielcu, który właśnie dawał coś od siebie, jeżeli chodzi o kreatywność. Może tutaj będzie jakiś taką cegiełką, gdzie chociaż te sytuacje będą tworzone, bo na dobrą sprawę w takim meczu z Radomiakiem, to tego nawet, nie wiem, chęci podejścia wyżej nie było, chęci wzięcia odpowiedzialności za piłkę. W tym spotkaniu nie będziemy oglądali Matrasa ze strony Stali Mielec, bo ten zawodnik pauzuje za kartki, nie będzie także Frana Tudora, no bo wiadomo, dalej trwa ta jego absencja spowodowana czerwoną kartką, także za kartki będzie pauzował Mateusz Wdowiak, ale na samym końcu sobie patrzymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, no to o zastępstwo Wdowiaka raczej się nie martwimy, bo tam na tej pozycji numer 10 za napastnikiem, gdzie gra Lopez, gdzie gra Nowak, gdzie może grać Koczergin, może grać Giancarlo.
przepraszam. Oczywiście. Jedno nazwisko Iwi Lopez. Nowak w kontekście kadry. Nie wymieniliśmy. Żaden z nas nie wymienił. Myślę, że dlatego, że Bartek jeszcze nie jest w tej optymalnej defensywie. Ale nie sądzicie. Przez słabsze wejście w sezon po prostu. Wejdę Adamowi w słowo. Tytuły zdobywają zespoły, które nawet jeśli nie olśniewają, robią punkty. A Raków takim zespołem jest. To nie jest zespół, który rzuca na kolana, ale znając przygotowania i Michała Garnysa i Marka Papszuna, to będzie zespół, który mam wrażenie w najważniejszych momentach tą formę odzyska. I ja o Raków jestem jakoś dziwnie spokojny, bo nie wiem, czy się zgodzicie, ale Raków jest zespołem, który jest najmniej podatny na zawirowania. To jest zespół, który nie ma długich dołków, który nie ma problemów motorycznych. To jest zespół bardzo intensywny i to bardzo intensywny na przestrzeni całego sezonu. Zespół, który nie wpada w dołki. Co do Stali, no Stal postawiona troszkę z Radomiakiem w ostatni weekend jako ktoś, kto kreuje grę. 60% posiadania piłki, natomiast tylko jeden strzał celny. 4 strzały Radomiaka na tym boisku, które nie było zbyt łatwe, to i tak był niezły mecz do oglądania. Ja byłem zdziwiony dynamiką akcji, tym, jakie indywidualności nam się pokazały. No i to był niestety boisko pod małych, dobrze wyszkolonych piłkarsko graczy. Jeden człowiek z Radomiaka nas olśnił troszkę, bo można było na tym śniegu jeszcze coś tam pokazać. Natomiast dobry mecz Flisa. I to w Stali bym podkreślił, jeżeli chwalimy defensora za liczbę strzałów, za udział w stałym fragmencie. To był też mecz stałych fragmentów troszkę. No i ta Stal, no, próbująca dominować, troszkę się odkrywała. Radomiak stwarzał dużo lepsze sytuacje. A ja o Raków jestem spokojny o równą formę. Jeśli Raków, grając nieolśniewająco, mecze wygrywa z niełatwymi rywalami. A nawet jak spojrzymy w statystyki, to w całym poprzednim roku, mówię tutaj o tym sezonie, Raków Częstochowa oddawał minimum 10 strzałów. W meczu z Wartą to było 7 strzałów, ale też grali w dziesiątkę, 6 strzałów z Piastem Gliwice. Oczywiście tych sytuacji podbramkowych tworzonych trochę mniej, na co mówią same statystyki. Natomiast na samym końcu my tutaj szukamy jakiegoś minusu, szukamy gdzieś jakiegoś punktu zaczepienia, żeby było o czym rozmawiać, a na samym końcu ten Raków, o którym mówimy, że ma lekki dołek, że jest słabsza forma, to zdobył 4 punkty, z czego jeden punkt w meczu, gdzie grał przez większość czasu w dziesiątce. Zawsze będziemy patrzyli na potencjalnego mistrza Polski, że gra ofensywną, fajną dla oka piłkę. A Raków jest chyba pierwszy raz w takiej sytuacji, że ucieka. A ucieka po prostu pod wynik. Nie musi grać pięknie, ale przede wszystkim gra bardzo solidnie. W bardzo dobrej dyspozycji jest trójka środkowych stoperów, która moim zdaniem wyróżniała się w tym spotkaniu. Iwi Lopez, Bartek Nowak, co będzie, jeśli oni dojdą do optymalnej formy? Myślę, że ten obraz Rakowa też będzie totalnie inny, też będziemy inaczej to oglądać, ale z drugiej strony Marek Papszun nie będzie grał nic innego niż to, co do tej pory widzimy, bo to jest naprawdę solidna gra, dająca w każdym meczu punkty, które przybliżają do Mistrzostwa Polski. Ja mam wrażenie, że jednak będą grali lepiej, będą grali ciekawie, będą grali z rozmachem. Po pierwsze boiska, po drugie w końcu głębia kadry. Ja u stoperów jestem spokojny, natomiast takiej rywalizacji w tych formacjach ofensywnych, no zazdrości Markowi wiele klubów. I żonglowanie, znajomość swego zespołu. Ja jestem przekonany, że i motorycznie ten zespół zyska, i o to, że zyska piłkarsko i będzie się rozpędzał, no te sezony pokazały, że Raków, jeśli złapie, no to Raków nie wrzuca ręcznego biegu. No tak, bo ręcznego hamulca, słuchajcie, biegu. Jakby, nie wiem, Iwi Lopez w tym ostatnim spotkaniu z Piastem Gliwice był w optymalnej formie. Do tego Bartek Nowak też by idealnie wszedł w tą rundę, to myślę, że ten obraz już by wyglądał inaczej. Nawet wynik 1-0 jakby został do końca, to byśmy dzisiaj mówili o Rakowie, który całkiem nieźle się zaprezentował jak na drugą kolejkę po takiej dłuższej przerwie. No dobrze, panowie, to lecimy do kolejnego spotkania. Dzisiaj gramy jeszcze w Gdańsku. Lechia Gdańsk kontra Widzew Łódź. Lechia, która już, no można powiedzieć, bardzo skutecznie ucieka spod topora, bo w tym momencie to już 12 miejsce. 4 punkty w tych dwóch meczach w tym roku. 3 punkty z Wisłą Płocka, także punkt w ostatnim spotkaniu. 2 gole Łukasza Zwolińskiego, chociaż jak patrzymy na ten ostatni mecz, no to pytanie, czy wcześniej nie powinien Łukasz Zwoliński wylecieć z boiska? No jeżeli nie było takiej decyzji, to nie, ale bardzo, bardzo nieodpowiedzialne zachowanie Łukasza. No powrót rzeczywiście, odpowiedzialny powrót, ale chciał Łukasz podostrzyć, widać było. No i co tu o tej Lechii? Wiecie co, no patrząc przed sezonem na potencjał Lechii Gdańsk, to, że ona znalazła się w problemach, no to
to już komuś powinno dać do myślenia. Z takim potencjałem piłkarskim, z takim zapleczem, zawirowania są, ale to na pewno nie jest zespół, który zapisany będzie do spadku. Chociaż nie takie sytuacje się zdarzały, no ale no nie godzi się, będąc Lechią w takim składzie, zastanawiać się, czy ty się utrzymasz, czy nie. To Lechia powinna siedzieć dzisiaj przy stole i zastanawiać się, co wyżej robi Widzew, który gra bardzo fajny, ambitny futbol, co nad nimi robi Stal Mielec, co nad nimi robią inne zespoły, bo to na pewno nie jest zespół do spadku na papierze, ale sami bardzo napracowali się, żeby się o to martwić. Wyglądają teraz bardzo solidnie. No właśnie, wydaje mi się, że tej solidności brakło przede wszystkim w tamtej rundzie. Lechia nosiła takie piętno na sobie, że musi grać piękne dla oka futbol i się nie udawało. Ja się śmiałem w tym spotkaniu i po naszym programie, że Igor wymieniał Durmusza, Konrado, takich zawodników, którzy powinni ciągnąć tą grę, a do tej pory tego nie robili. I chyba niektórzy oglądali ten program, bo tak jakby wydawało mi się, że ten Durmusz i Konrado zaczęli... Durmusz szczególnie dobre spotkanie. Tak, zaczęli brać odpowiedzialność za tą drużynę, zaczęli dawać coś więcej od siebie. Ale przede wszystkim chyba sytuacja, jaka... spotkała trenera Kaczmarka, jak obejmował drużynę i to, że drużyna była na ostatnim miejscu, pokazała, że ten system, ten sposób gry trzeba przyjąć dla Lechii na tą chwilę trochę inny. Grają bardziej defensywnie, ale grają bardzo solidnie w obronie. Liczą na kontry, liczą właśnie na Zwolińskiego z przodu. No i to zdaje egzamin. A co do samego meczu, to ja odnoszę wrażenie, że chyba sędzia ten podyktowany rzut karny, który dla mnie osobiście totalnie nie powinien być odgwizdany, chciał zamazać tą plamę i dlatego chyba Zwolińskiego nie wyrzucił, tak? Ale tak jak mówię, karnego nie powinno być i myślę, że czerwona kartka ewidentna. Nawet nie chodzi o to, czy ta noga była wyprostowana, ale zawsze ta druga noga podwinięta jest dużo bardziej groźniejsza dla stopy zawodnika. Igor, bo ty cały czas z nami jesteś, widzę tutaj, nie chcesz ślizgiem, nie chcesz, tak jak to pewnie robisz na boisku w KTS-ie, weszło w tym momencie, zbyt szybko odbierać piłki, ale też dwa słowa o Widzewie musimy, no bo patrzymy sobie na te dwa pierwsze spotkania Widzewa. Przepraszam, że ci przerwę, ale chciałem się odnieść do tego faulu z Wońskiego. No. Jeżeli chodzi o ślizgiem, ja myślę, że to czerwona kartka absolutnie, on oczywiście nie trafił postawioną nogą, ale... Dzięki Bogu nie trafił w postawną, Igor, tak chyba jest. Się zgodził, bo była ogromna krzywda by była. Jak ja widziałem, jak zawodnikowi wykrzywia się noga tak delikatnie, że to się nie skończyło poważną kontuzją, to naprawdę jest wspaniała wiadomość. I oczywiście Zwoliński nie chciał zrobić krzywdy, chciał wejść agresywnie, chciał podkulił tą drugą nogę, ale to jak zrobił ślizg na tak mokrej murawie, to absolutnie to dla mnie to jest czerwona kartka. Ja po prostu byłem przekonany, jak jeszcze sędzia został wyzwany do VAR-u, czerwona kartka do widzenia, nawet nie ma tematu. Sędzia chciał inaczej. Tylko jeszcze tutaj równie zrapałem się, zgodzę a propos Lechii. Lechia zaczęła, a ci przystała tracić głupie bramki. Nie wiem, czy to jest dlatego, że Bartkowski przyszedł, wątpię. Środek obrony w tamtej rundzie nie grał tak, jak od środkowych obrońców wymaga się, czyli czasami tak solidnie, że nawet trzeba wybić piłkę w trybuny. Za dużo było tych prostych błędów i dlatego Lechia traciła bramki. Tutaj tego nie ma. Durmus, Konrado, coś się ruszyło z przodu i Zwoliński oczywiście. Piąty gol w szóstym spotkaniu, można powiedzieć, że to jest gracz, dzięki któremu Lechia zdobyła punkty, ale cała ta drużyna, jakby solidność zaczęła dominować w grze obrony i to jest chyba taki klucz do tego zdobywania punktów. No i 7 ostatnich goli Lechii Gdańsk to 5 trafień Łukasza Zwolińskiego. To też pokazuje, jak istotnym zawodnikiem dla tego zespołu jest Łukasz, szczególnie w tej formie, ale też musimy dwa słowa o Widzewie, bo Widzew, powiedziałbym tak, naprawdę bardzo dobrze w tym roku się ogląda. Mówimy tutaj o spotkaniu z Pogonią, o meczu z Jagiellonią. Z tego meczu z Jagiellonią trener Niedźwiedź mówił, że nawet był bardziej zadowolony niż z meczu z Pogonią Szczecin. No i na samym końcu mamy 2 remisy i też jak ja sobie przypomnę te spotkania, to teraz z tyłu głowy, bo tak mówiliśmy o niewykorzystanych sytuacjach, to przecież w pierwszym meczu chyba 2 poprzeczki Terpiłowskiego, była poprzeczka po tym strzale z wolnego Pawłowskiego, tak. I w ostatnim meczu Letniowski z karnego w poprzeczkę, Zjawiński też miał taki strzał głową.
I nie wiem, czy na końcu meczu jeszcze nie było jakieś poprze... A, przy stałym fragmencie szota, ale to tak piłka... No, to nie było zbyt groźne uderzenie, bo taki balonik to bardziej spadło niż uderzyło w poprzeczkę, ale no, tych sytuacji niewykorzystanych przez Widzew naprawdę było bardzo wiele. I można powiedzieć, że Widzew, który na początku sezonu tam myśleliśmy, że będzie miał problemy z utrzymaniem, to tutaj w tych dwóch meczach może płakać, że nie masz 6 punktów. Nie wiem, jak trener Niedźwiedź do tego podejdzie, ale ja dzisiaj, patrząc na plan piątku, to ja nie mogę się doczekać Widzewa. I przez te dwa ostatnie spotkania Widzew z przyjemnością odtwarzałem sobie jeszcze najlepsze sytuacje. Nie wiem, co trener zrobił. Nazwisko mi wypadło, zawodnik, który... Terpiłowski. Nie, Terpiłowski jest okej. Okay. Obcokrajowiec. A, że... Dobry, czy jak nie wyprowadzać kontrataku? Gdyby Widzew poprawił na 2-3 i myślę, że krzywdy by nie było absolutnie żadnej po stronie Jagiellonii. Widzew po prowadzeniu zaprosił do siebie Jagiellonię. I powiedz jak? Paratin. Oj, oj, oj. Pomidor, śpileczka. Naprawdę. Naprawdę, pomidor. My się tu świetnie bawimy, wiesz, bez łączeń z tego, co widzę, haraty. Natomiast, nie pamiętam, bo Adaś mi zaraz da pewnie potoku. Ale no, o Cyganik się mówisz? Czekaj, kto nie, tam nie, grał? Nie, 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 Cyganik. Nie pamiętam sytuacji. Mam nadzieję, że gracz widzę właśnie, ale mieli takie kontry, 4-3, 3-2. Widzew powinien ten mecz domknąć, zamknąć i nie dać Jagiellonii nawet nic powiedzieć, bo Widzew był po prostu zespołem, który oglądał się z ogromną przyjemnością. 17 strzałów, 8 celnych. Wcześniej w meczu z Pogonią, który... A może o Hanousku mówisz? Nie, tam Hanousku. Ja nie pamiętam tej sytuacji. Nie pamiętam. Słuchajcie, Widzew gra piłkę na tak. I też patrzymy, nie wiem, chociażby na Pogoń Szczecin, która też gra w futbol na tak i traci dużo bramek. Widzew tych bramek za każdym razem traci tyle praktycznie, co strzeli. Stefano Napoleoni już nie gra. Czekaj, zaraz, ja to ogarnę za chwilę. Więc wydaje mi się, że tu jest przede wszystkim poprawa systemu trenera Niedźwiedzia. Trener Niedźwiedź, ostatnio też o tym mówiliśmy, że on chce po prostu grać swój futbol. Nie będzie się ustawiał do przeciwnika. On od samego początku chce narzucić swój styl gry. No i tu widocznie brakuje za każdym razem tej koncentracji, bo te bramki są tracone w końcówkach spotkania, teraz z Jagiellonią również, więc myślę, że to jest akurat taka sfera, którą bardzo łatwo można złapać, poprawić i nad nią pracować. Wiesz co, a mi się właśnie w Widzewie podoba to, że Widzew jest taki, który chciałby kontrolować mecz na swój sposób. Widzew prowadzi 1-0 i to nie jest Widzew, który ciągle siedzi na rywalu. To jest Widzew mądrzejszy. To jest Widzew, gdzie trener Niedźwiedź zaprasza do siebie, ma takie kontrataki. Nic więcej, mam wrażenie, tutaj szkoleniowiec zrobić nie mógł. Tu zabrakło zimnej krwi i wyrachowania. Natomiast dla mnie to jest Widzew dużo bardziej elastyczny niż w pierwszej rundzie. No, mi się to w Widzewie podoba. Podoba bardzo. Widzew potrafi dominować, potrafi zdobyć bramkę, ale też mówi, chodźcie do nas, my sobie zrobimy miejsce. Zmiany, doskonałe zmiany, bo tutaj od tego nie uciekniemy. Sposób wyprowadzenia kontrataku, no to w tym ostatnim meczu na podstawie Widzewa można powiedzieć, tak konstruujemy po odbiorze piłki w środku pola, dobry, szybki atak. Brakuje dla mnie tylko w tej chwili finalizacji, ale ja no Widzew dzisiaj, nie wiem, czy popcorn, czy cokolwiek sobie tam przygotuję. Ja jestem przekonany, że będą fajerwerki, że będzie odpalone, że jest będzie oglądać, dynamika, tak, że będzie agresja, że będzie pomysł i jakość. Letniowski, mówimy tu o tych, że może zaraz, to pan piłkarz. No, pan Terpiłowski piłkarz. Też naprawdę ciekawa kapitalnie rzecz. Wygląda w zobaczcie, ostatnich Pawłowski. Meczach. 4 mecze, 4 punkty w punktacji kanadyjskiej. Zobaczcie, jak fajnie można skonstruować z trójki kreatywnych Polaków tą siłę ofensywną Widzewa, dobrze biegającą, agresywną. Zjawiński, Pawłowski, Terpiłowski. Ale dla mnie, można? Słuchajcie, największy postęp mimo wszystko u trenera Niedźwiedzia robi Kun, który naprawdę jest coraz bardziej widoczny. Łapie taką mega pewność siebie, odpowiedzialność za tą drużynę i my tutaj cały czas mówimy o Terpiłowskim, o Jordim, o Pawłowskim, a ten Dominik Kun gdzieś tam z drugiego fotela zaczyna wychodzić przed szereg i wyróżniać się nie tylko tym, że daje liczby, ale też swoją pracę Hansen. Na wojsku. Hansen przy ataku. A, to widzę, że podobne zdanie. Nie, no wiecie co, ale to też rozszerza, bo pamiętacie, o czym mówiliśmy w pierwszej rundzie, że może nie ma nazwy za plecami. Nawet niech wejdzie ten Hansen, ale musi dać ciastko. Tak. No, to pracuje w cukierni. Przy takim szybkim ataku, 3-2. No widzę, myślę, że skończyłby ten mecz 3-4-0 nawet. I świetnie musimy, wychodzili do musimy powiedzieć, że nie było w tym meczu Jordiego Sancheza, tak który był kontuzjowany. Najprawdopodobniej dzisiaj już będzie do dyspozycji trenera Niedźwiedzia. Igor, jeszcze 2 słowa od ciebie na temat Widzewa, bo tam bardziej o Lechii nam mówiłeś.
Jasna sprawa. Słuchaj, gdybym ja był trenerem Niedźwiedziem, po takich dwóch meczach absolutnie nie miałbym pretensji do drużyny, oprócz właśnie może tego ostatniego momentu z meczu z Jagiellonią, ponieważ tak jak Nene dośrodkował, przerzucił na drugą stronę w pole karne, to tam w takim momencie, w ostatnich sekundach spotkania czy minutach powinien być jeszcze większa koncentracja, jeszcze determinacja, bo tak na dobrą sprawę to nie była groźna sytuacja, to było zwykłe wrzucenie. Oczywiście trzeba to oddać, że podanie było bardzo dobre. Troszkę później w przypadku ciasteczko, ale z tego strzał bity był niecelny. Trochę pecha, ale za samą grę, tak jak trzeba widzowi gratulować, wraca Sanchez, który wiadomo, że troszeczkę tej krwi napsuje. To, co się rzuca w oczy, jeżeli chodzi o grę widzowa, to sporo zawodników strzela bramki. To nie jest drużyna tylko skupiona, mówiliśmy o Pławowskim, o Sanchezie, teraz jest Terpiłowski i wielu innych graczy, którzy chyba 11 z całej kadry w tym sezonie strzeliło gole, więc to na pewno jest dobra wiadomość dla trenera Niedźwiedzia, że może korzystać z wielu osób, nie tylko jeden, dwóch strzelców i gdyby nie oni, to nie byłoby wyników. A jeżeli chodzi o mecz z Lechią, chyba tylko 5 bramek straconych na wyjeździe przez Widzew, to też nie wiem, czy to będzie zamknięty mecz, chociaż wątpię, bo Widzew jest znany z tego, że cały czas, czy gra u siebie z Legią, czy na wyjeździe z Rakowem, cały czas próbuje kontrolować spotkanie i chyba tutaj również w tym meczu też będzie. Igor, zaczęło się o Lechii. Tu wejdę ci w zdanie troszkę. Ja mam wrażenie, że w Lechii po tych wszystkich zawirowaniach, po tym hałasie, przyszedł w końcu facet, który to wszystko uspokoił. Myślę, że trener Kaczmarek jest najwłaściwszym człowiekiem, który mógł się na pokładzie gdańskiej Lechii pojawić w tym momencie, gdzie jest dużo zawirowań, dużo krzyków. No, ja widzę dwie osoby w polskiej piłce, które swoje zespoły uspokajają w pozytywny sposób. To jest trener Waldemar Fornalik i trener Kaczmarek. I jeżeli coś dobrego mogło się Lechii zdarzyć, kto to wszystko, jak to mówią kolokwialnie, pochytał, no to jest fajny człowiek na właściwym miejscu. Tam nie ma już, nie ma elektryki, nie ma krzyków. Ja mam wrażenie, że Lechia z tymi nazwiskami znalazła w końcu faceta, który zaparzył melisę, polał troszeczkę i to zaczyna dobrze funkcjonować. No dobrze, to lecimy do kolejnego spotkania. Śląsk kontra Korona i bardzo istotne spotkanie, szczególnie dla Śląska, bo tutaj 3 punkty to mogą dać naprawdę bardzo duży oddech, tym bardziej, że no, były takie niespodziewane 3 oczka z Pogonią Szczecin, chociaż jak cofniemy się do poprzedniej rundy, to Śląsk też z Pogonią wygrał i powiem więcej, tam patrząc na pierwszą połowę, na sytuacje tworzone, mówię o tym meczu z 2022 roku, na sytuacje tworzone przez Pogoń, no to na pewno jedna z lepszych połów w tym sezonie Pogoni Szczecin i ostatecznie 2-1 to spotkanie wygrał Śląsk. Tutaj też sporo sytuacji tworzonych przez Pogoń Szczecin, ale na samym końcu, no musimy powiedzieć o tych błędach Pogoni, do Pogoni zaraz wrócimy, ale też pochwalmy Śląsk Wrocław, bo no są oczka, te oczka są bardzo potrzebne w sytuacji, w której Śląsk Wrocław się znalazł. 3 muszkieterów po stronie Śląska, Leszczyński, Olsen i Boa. I to tyle. Natomiast ja nie mogę doczekać się oglądania po raz kolejny Pogoni. Ja wiem, że to kibicom Pogoni w niczym nie pomoże, ale ta Pogoń jest w pewnym sensie ograniczona z własnych powodów. Dla mnie Pogoń nie ma argumentu takiego jak Malegia w osobie Pekharta. Ale to Pogoni zaraz, na razie Śląsk Korona. Śląsk, no wiecie co, no co Śląsk, no bohater Leszczyński. To dla mnie Śląsk, absolutnie, w końcu Pogoń postawa bramkarza lepsza. Pokazała, końcu, że może pomóc i dać punkty. I Olsen, tak jak tutaj mówimy o poprzednich zespołach, gdzie pewni liderzy się... Nene w Jagiellonii, uważam, że Jagiellonia za chwilę będzie miała lidera. To dla mnie, jeśli chodzi o Śląsk, znaczy, od Olsena... Nie w tabeli oczywiście. Wiadomo, ale od Olsena zależy absolutnie wszystko. Najwięcej. Wszystko. Nie ma Olsena, Śląsk traci dla mnie 40% z jakości środka pola i Śląsk nie będzie tak niebezpieczny jak w tym meczu. Olsen na posterunku, Jeboa, Leszczyński. No Olsen to też jest właśnie piłkarz, który stara się być tym liderem takim werbalnym tej drużyny i to mu wychodzi. Nie widzimy tego w meczach, kiedy Śląsk przegrywa. Ciężko jest takie rzeczy zauważyć, ale myślę, że rzeczywiście Olsen to jest człowiek, który łączy wszystkie formacje w tej drużynie. I byłoby to dużym błędem, jakbyśmy go nie wymienili za mecz z Pogonią. I rzeczywiście Śląsk ciężko się oglądało z Pogonią. Może właśnie dlatego, że Pogoń, mam wrażenie, że gra trochę inny futbol niż cała reszta Ekstraklasy. Te akcje rzeczywiście się podobają. Okej, nie ma wykończenia, ale będziemy o tej Pogoni mówić. A Śląsk generalnie, ja odnosiłem wrażenie, że przyjechali po jeden punkt i będą z tego jednego punktu zadowoleni. Nadarzyła się okazja ku temu, aby wykorzystać pewne zawahania, błędy drużyny, gospodarzy i świetnie to zrobił przede wszystkim Jeboa i Exposito
przy wykończeniu bramki na 1-0 i też jestem bardzo ciekawy, bo okej, mówimy, że dla Śląska to jest bardzo ważny mecz. Ja myślę, że dla Korony jeszcze ważniejszy, bo Śląsk cały czas gdzieś utrzymuje się ponad tymi drużynami na dzień dzisiejszy zamieszanymi w ten spadek, a Korona musi się wydostać stamtąd. I te punkty z Krakowią będą bardzo ważne, jeśli uda im się cokolwiek przywieźć z Wrocławia. Nie wiem, co tu powiedzieć, bo to są zespoły, które wygrywają, kiedy nie posiadają piłki. Śląsk dominował z Zagłębie, musiał dominować Zagłębie, pobawiło się w futbol. No, Korona postawiła się. Tu powietrze może mieć duże posiadanie. Nie, wiesz co, tak do końca może nie być. Ja uważam, że tu Śląsk będzie zmuszony do tego, żeby grę prowadzić. Był do tego zmuszony w meczu z Zagłębiem. Wyglądało to bardzo słabo. Dużo zależy od ludzi, o których Rafał mówił. Natomiast postawa linii defensywnej obu zespołów jest największym znakiem zapytania tutaj. Bo jeśli mają liderów do przodu, potrafią coś wykreować, mówimy o napastniku, Sikawka jest takim graczem, który jeśli Śląsk podejdzie wysoko, to już Legia przekonała się o tym, że Korona będzie miała ogromne argumenty, grając bardzo proste środki. Natomiast Śląsk, jeśli zaprosi do siebie Koronę, no to pokazał w meczu z Pogonią, że prostymi środkami, stałym fragmentem, też jest niebezpieczny. Tak, tylko że kultura gry po stronie Śląska, ale z tego na razie dla Śląska nic nie wynika. Korona co zmieniła, to na pewno po meczu z Krakowią widać inne bieganie, jak to niektórzy trenerzy by powiedzieli. Poprawili tą fizyczność, zupełnie inaczej grają. Z Krakowią zagrali bardzo bezpośrednio. To nie było na zasadzie, że oddajemy wam pole, cofamy się, grajcie sobie, tylko Korona wyszła wysoko na przeciwnika i nie grała takimi pięknymi akcjami. Bardzo często zagrywali 2-3 podania w linii defensywnej i był przerzut na drugą stronę, było zagranie do Sikałki i od razu doskok. Bardzo często Korona odbierała tą drugą piłkę i z tego najbardziej korzystała. I wydaje mi się, że to nie będzie tak, że Korona się cofnie we Wrocławiu, odda pole Śląskowi, będzie liczyła na kontrę, tylko wyjdzie wysoko, zaatakuje. Aczkolwiek to nie będzie dominacja przy piłce, tylko będzie dominacja fizyczna. To będzie chęć oddania być może jednej strefy boiska pod bramką Śląska-Wrocław, ale szybki doskok, odbiór i próba wykończenia. Dla Korony, Igor, też 2 tygodnie bardzo istotne, no bo mamy mecz ze Śląskiem, mamy później mecz z Lechią Gdańska, więc no, dwóch rywali do walki o utrzymanie, a do tego też Fernando Santos jakby sobie spojrzał, kogo powołać z Ekstraklasy i tak na początku wiadomo, no, meczów jeszcze nie widział, to spojrzałby tylko na statystyki, patrzy na najlepszych strzelców, no to z Polaków mamy Grosika, mamy Włodarczyka po 8 goli, a do tego 8 goli także Łukowski. Zacznę znaczy, ja nie mówię, że go powinien powołać, ale siłą rzeczy, jakby nie patrzeć, to w tej tabeli mamy Łukowskiego jako Polaka, który ma najwięcej goli obok Grosika, a także Włodarczyka. Adam, ale akurat Łukowski to od początku sezonu prezentuje chyba tak najlepszą formę w Koronie. To jest zawodnik, na którym można się opierać. Tylko fajne powiedział zdanie Kamil Kuzera, szkoleniowiec Korony, że mają transfer nowego zawodnika, który się nazywa rywalizacja i chyba tego właśnie brakowało w Koronie poprzedniej rundzie. Przyszli zawodnicy, którzy coś mogą dać do przodu i teraz faktycznie tak jest. Pamiętasz pewnie te spotkanie z Legią Warszawa na inaugurację sezonu, gdzie mogła Korona się podobać. To była Korona biegająca, tak jak właśnie w tym spotkaniu z Krakowią. U siebie to jest bardzo dobry zespół, tylko że później przyszedł mecz ze Śląskiem, gdzie właśnie oddali pole zespołowi z Wrocławia i prawdopodobnie tak może być w tym spotkaniu. Wątpię, że to Korona będzie rozgrywała, chociaż Śląsk też nie lubi. Śląsk przecież w tej pierwszej połowie w Szczecinie, tak jak Rafał dobrze zauważył, przyjechał po remis, a wyszło później, że da się tą Pogoń ugryźć i ta akcja, którą zrobił Śląsk, naprawdę ja nie wierzyłem, że tak może Śląsk grać. Mówiliśmy o zawodniku, który może pociągnąć ofensywie. Był Yeboah, był Exposito i faktycznie tych dwóch graczy, plus do tego Garcia jakoś tutaj z bocznicy pięknie wrzucił i są 3 punkty. Plus oczywiście Osnab. Ale pytając do Korony, na pewno zdziwiła, może nie zdziwiła, ale to jest taka naturalna też, bo Petrow zamieszał się w stratę bramki przy tym karnym w Warszawie. Dostał szansę Malarczyk, którego szczerze mówiąc ja nie pamiętam z jakiegoś solidnego występu w Kielcach po powrocie. Tutaj pierwszy mecz wygrany, plus ta bramka, więc plus ta chyba solidność w defensywie. Również boki Korony
się dziwię. Nawet tych graczy, szczerze mówiąc, nie analizowałem wcześniej, ale też zagrali bardzo solidnie. Tak jak wspomniałeś, Łukowski, Podgórski, niezłe spotkanie. Sikawka, który no, będzie demolował, tak jak w poprzedniej rundzie, właśnie z Legią, dał się poznać jako gracz, który no, będzie rozbijał tych stoperów, więc... Więc szczerze mówiąc, nie wiem, jak ten mecz może wyglądać, bo mówię, i jedna, i druga drużyna raczej stroni od utrzymywania się przy piłce. No mam nadzieję, że to nie będzie brzydkie spotkanie. Mamy spotkanie w Płocku pomiędzy Wisłą a Lechem Poznań. Mamy nadzieję, że tym razem już w Płocku do meczu dojdzie. Minusem takim dla Wisły Płock jest to, że Szwoch, który miał nie grać z Wartą, to teraz nie zagra z Lechem Poznań, więc na pewno zdecydowanie trudniej będzie, szczególnie w tej środkowej strefie boiska. Też znowu mamy oczywiście te same pytania, które mieliśmy tydzień temu, jeżeli chodzi o Wisłę Płock, czyli jak będą radzili sobie bez Dawo. Natomiast jak mówimy o Lechu, no to bierzemy pod uwagę mecz ze Stalą i dwumecz z Miedzią Legnica i tak naprawdę o każdym z tych spotkań to możemy powiedzieć to samo. Lech, który tworzy sobie wiele sytuacji, tylko że na samym końcu Lech nieskuteczny, a przede wszystkim nieskuteczny Mikaelisza. No i właśnie myślę, że dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, jakby ta skuteczność była, że króla strzelców już w polskiej lidze znamy, bo takie sytuacje, jakie miał Isak, to... Spojrzałem sobie na ten współczynnik expected goals, to tam mu wychodzi około 12 goli, a strzelonych ma 9, jak się nie mylę. No ale za sam mecz z Miedzią Legnicą myślę, że spokojnie te dwie bramki, trzy bramki mógł spokojnie strzelić, ale myślę, że to jest też jedna z tych drużyn, które fajnie się ogląda, jak na początek tej rundy. Lech, który kreuje, tworzy tych sytuacji sporo i to się podoba. Na tą chwilę obijają słupki, poprzeczki, dają wykazać się bramkarzom rywali, ale... Albo swoim, w przypadku Stali. Zgadza się, ale myślę, że Lech, tak, Raków będzie z meczu na mecz rósł i ta forma przede wszystkim Iszaka będzie coraz wyższa, a wiemy, że jak ten zawodnik jest w formie, to Lech ma czasami łatwiej wygrać jakiekolwiek spotkanie. No i też pytanie, jak to Marcin Żewłakow często bardzo ładnie używa takiego słowa inżynieria składu, inżynieria boiska, jak to będzie wyglądało w przypadku Johna van den Broma, bo bierzemy oczywiście pod uwagę i mamy z tyłu głowy mecz czwartkowy z Bodo Glimt, a więc tak Liga Konferencji Europy wraca. Tak jest, do tego Lech ma coś, czego nie miał wcześniej, ogromny komfort, jeśli chodzi o wybór stopera. Milicz, pan piłkarz, Dagerstal. Mega pozytywny występ. No do tego za plecami jest Bartosz Salamon. Lech ma coś, co daje ogromny komfort. Jeśli spojrzymy na zespoły, na które patrzy się z największą przyjemnością, które są w stanie kreować, to jeżeli masz spokój z tyłu, no to masz rozłożone skrzydła z przodu. Lech ma ten argument. Ma to Legia, zaraz do tego przejdziemy. I tego nie ma Pogoń. Pogoń tworzy i nie dokłada. No podoba mi się szerokość i przestrzeń tego, co może zaproponować trener. Mecze pucharowe to jest coś, co elektryzuje w tej chwili. No umówmy się, to w tej chwili patrzymy na mecz z Wisłą Płock, która też ma swoje fajne momenty. Przez pryzmat tego, co Lech pokaże w Europie, dla mnie ciągle jest troszkę znaków zapytania, jeśli chodzi o kreowanie gry Lecha. Natomiast Lech ma jeden argument, którego nie ma wiele polskich zespołów. Lech ma ogromną liczbę środków do tego, żeby zrobić rywalowi krzywdę. Masz problem z kreowaniem w środku pola, z Szymczakiem, z Markwińskim, którego warto pochwalić? No to masz dośrodkowania i masz tego faceta, który jest ciągle w polu karnym. Masz kłopot, oddaj strzały z dystansu, to też siedzi. Lech ma tak dużo argumentów i tak dobrze zabezpieczone tyły, no że ten tego Lecha ogląda się naprawdę z wielką przyjemnością, bo to jest zespół bardzo wielowymiarowy w tej chwili. Jak Raków, jak Legia, jak Pogoń, której troszkę brakuje z tyłu. I jak widzę, w te zespoły wymieniłbym jednym tchem, jeśli chodzi o przyjemność oglądania Ekstraklasy. A tutaj jeszcze największy plus jest tego, że my, Polacy, mocno też możemy trzymać kciuki za ten klub, bo co runda jest wprowadzany chłopak z akademii i co rundę ten chłopak naprawdę nie wchodzi na boisko i tylko jest, bo po prostu jemu się to należy. No, ale trochę tak było ale na początku tego sezonu. Bo jednak jak sobie przypomnimy Lecha na początku sezonu, Skóraś już nie miał tego statusu młodzieżowca. Szymczak akurat start sezonu miały średni, też bez wielkiej formy Filip Marchwiński. I wtedy można powiedzieć, że to był taki moment. Tak, ale mimo że młody Sousa, na którego ciągle czekam, aż się zaadoptuje do polskich warunków. Ale Polaka nie miałeś. Ale mimo wszystko był Skóraś
był skóraź od samego początku. Jakby nie było wychowanek, okej, już nie młodzieżowiec, ale ciągnął tą grę. Teraz jest Szymczak, który o dziwo nam wszystkim się wydawało, że to jest typowa dziewiątka. To jest chłopak, który będzie takim lustrzanym odbiciem Iszaka, który będzie polował na te bramki, ale widzimy, ten chłopak się rozwija. Zaczyna być kreatywny, potrafi wejść w pojedynek, potrafi wbiec w wolną strefę, wykorzystywać tę strefę. Więc tu też uważam, że to jest kolejna drużyna. Jak już rozgrywa mecz, to warto wygodnie usiąść w fotelu i obserwować. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale Lech jest jednym z niewielu zespołów, których produkt Akademii wprowadzany na boisko od razu jest w stanie dźwigać odpowiedzialność za zespół. Mówiliśmy wcześniej o tych wszystkich nazwiskach. Teraz Skóraś. Nieoczywisty bohater Lecha Poznań, kiedy wszyscy najdrożsi z wielkimi kontraktami zawodzili, ten chłopak brał Lecha na plecy i z nim biegł. Były problemy ze stoperami. Wchodzi Szymczak, największy znak zapytania. Facet, który jest nominalną dziewiątką, strzela bramki w pierwszej lidze. Wchodzi jako dziesiątka, wchodzi jako skrzydłowy i ten facet jest w stanie... Daj radę. Czyli Akademia tworzy nie tylko dobry materiał, ale do tego mentalnie odpowiedzialny za Lecha Poznań. To nie jest tak, że kupujesz sobie kogoś i on ci płacze w szatni. Nie. Chłopak z Lecha, z pieczątką Akademii wchodzi, nosi ten herb z dumą i dźwiga na sobie odpowiedzialny. Wie, z czym tańczy w tym klubie. Bo nie wszyscy widzę ściągani do Lecha z zagranicy mają świadomość tego, jak wielki to jest klub, jaka odpowiedzialność na tobie spoczywa. Ja Szymczakiem jestem zachwycony i zdumiony tym, jak wszechstronny to jest piłkarz. Pamiętam, jak Bartek Gleń tutaj w studiu mówił niejednokrotnie, że Skóraś rozwinął się pomimo trenera, a nie dzięki trenerowi, tylko też musimy z tyłu głowy mieć to, że jak coś się powtarza, to może gdzieś tam jednak jest jakaś prawidłowość, no bo Filip Szymczak też miał bardzo średnie wejście do zespołu i trzeba tutaj docenić jednak to, jak się ten chłopak rozwinął. Myślę, drugim takim wyzwaniem dla Johna van den Broma będzie Filip Marchwiński, który już coraz lepiej wygląda, ale myślę, że stać tego chłopaka na zdecydowanie więcej, bo często powtarza John van den Brom, że w Filipie Marchwińskim on widzi olbrzymi potencjał, super, największe umiejętności spośród tych młodych zawodników, tylko gdzieś to trzeba uwolnić. Zgadzam się z Bartkiem absolutnie, natomiast bardzo doceniam rolę szkoleniowca Lecha Poznań w znajdowaniu miejsca Szymczakowi. Nie wiem, jak dużą rolę odgrywa filozofia klubu, wpływ dyrektora sportowego, wpływ całej filozofii Lecha na to, żeby zawsze miejsce dla chłopaka z Akademii było. Szymczak jest tego przykładem. Marchwiński, no panie van der Brom, jeśli nie pan, to ja już nie wiem. Bardzo liczę na Marchwińskiego, powtarzam to od kilku lat, jak wielu ekspertów w Polsce. Tu nie jestem kimś, kto się objawił, a w końcu Filip zaczyna wyglądać jako człowiek odpowiedzialny za jakość gry Lecha. No dobrze, Igor, bo ty tutaj widzę dzisiaj bardzo spokojnie, czekasz na swoją kolej, nawet nie ma ręki w górze, więc tam z ostatniego rzędu pani wskazała na ciebie numerek wylosowany w dzienniku. Igor Lewczuk. Dyżurny. Chciałem pieśni pochwalne ze swojej strony, w stronę właśnie Szymczaka, tylko nie wiem, czy ja mogę, bo żeby nie było za słodko, ponieważ ten zawodnik, jeżeli ja zobaczyłem tego gracza po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i powiedziałem nie sobie, że nic z tego może nie być, a jeśli jeszcze zobaczyłem go na pozycji numer 11 na skrzydle, na jednym, na drugim, na numer 10, to mówię, nie, absolutnie, coś tutaj jest nie tak, bo jest, w moim uczuciu był za bardzo toporny, za mało zwrotny, mógł walczyć, mógł odzyskiwać, jeżeli chodzi o fazę defensywną, ale w atakowaniu absolutnie nie. A tutaj widzimy zawodnika, który, okej, walczy, ale przede wszystkim jak on ma prostopadłe, jakie ma prostopadłe podanie, jak on widzi, to nie jest łatwa sprawa i aż się boję, co będzie później, ponieważ, okej, teraz mamy Iszaka, który to z wami się może, wy go nie krytykujecie, ale w moim uczuciu on jest w bardzo dobrej dyspozycji. To, że nie strzela bramek, to są albo milimetry, albo centymetry, bo czy zawodnik odda strzał z prostego podbicia i trafi w poprzeczkę centymetr, czy dwa niżej, czy wyżej, to są po prostu takie szczegóły i z tego pada bramka, czy nie. On jest cały czas pewny siebie, on szuka okazji do strzelenia bramki, nie boi się piłki, nie ucieka od niej, a to jest podstawa, jeżeli chodzi o gracza, który nie wykorzystuje sytuacji. Dobrze, o Szymczaku nie będę mówił, ale jeden gracz, który się mi podobał w tym meczu, może nie za bardzo biegający, nie za bardzo walczący, ale Kwekwe Skiri. To jest zawodnik, który, najlepszy mecz dla mnie w Lechu. Jeżeli chodzi o tą jakość piłkarską, jeżeli chodzi o tę próbę trudnych podań, to wywiązuje się bardzo dobrze. Przypomina mi trochę Antolicza z Legii Warszawa. Podobna fryzura, podobny styl biegania. Czyli fryzury brak. Dokładnie. No i z tym bieganiem u Antolicia to też jakoś nie było najlepiej. Ale mądrze. Największa liczba podań i kontaktów z piłką. Igor bardzo eufemistycznie to ujął, jeżeli chodzi o Antolicia. Taki biegania. Czekaj, odbiję piłeczkę. Taki lepszy Haratin trochę, Igor, czy? Nie, a tutaj
akurat powiem, że o wiele lepszy Robert. Tutaj z tobą się nie zgadzam, ale jeżeli jest problem i trzeba właśnie trudną piłkę zagrać, dajemy do quest Kiriego i on wtedy na lewo, na prawo przerzucik, prostopadła, zagranie. Super. Oczywiście to nie był może trudny mecz, ale też widać cały czas jakość piłkarską i ta rywalizacja w środku pola jest cały czas. No dobrze, to kolejne spotkanie. Lecimy do Białegostoku. W Białymstoku, no lecimy do Białegostoku. Tutaj od razu byłaby kontra od Michała Probierza, bo tam nie ma gdzie wylądować. Natomiast Jagiellonia kontra Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin, o której dużo chcieliśmy przy okazji meczu Śląska powiedzieć. No to teraz to jest ten moment. W ogóle możemy sobie zobaczyć taką grafikę, taką belkę ze straconymi bramkami. Jak to wygląda w tym sezonie? No i powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mamy na takiej grafice w top 3, a w zasadzie top 2 Pogoń Szczecin, zespół, który marzy o tym, żeby walczyć o podium, walczyć o europejskie puchary, to siłą rzeczy coś jest nie tak. To tutaj pytanie do was, szczególnie oczywiście do Rafała i Gora jako byłych stoperów, ale także pana trenera. A ja odbiję to możliwe. Czego brakuje Pogoni, a co ma chociażby Legia i Lech? Pogoń Szczecin jest uzależniona od dwóch sposobów zdobywania bramki. Kamil Grosicki, akcje wielopodaniowe, bardzo techniczne, bardzo dominujący sposób gry w piłkę, albo strzały z dystansu. Pogoni brakuje elementu tego, które daje... Wycofania się. Nie wycofania się. Wiesz, ja tu myślę bardziej o profilu napastnika. Jeżeli Legia ma Maćka Rosołka, ma Pekarta za chwilę, którego obsłużysz podaniem, jak siedzisz na rywalu i dusisz go już poduszką, no to dla mnie Pogoń jest uzależniony od akcji wielopodaniowych, od dominacji, od Kamila Grosickiego. Nie wiem, to był mecz 1200 zablokowanych strzałów na bramkę. Jeśli nawet... nie masz w kogo, Almqvist jest rozbiegany, wchodzi w to Wędrychowski, no Pogoń jest pozbawiona elementu najprostszego na zdobycie bramki, dośrodkowania. Ma to Lechia nawet w osobie Zwolińskiego. Almqvist, świetny napastnik, ale mam wrażenie, nie do tego, co proponuje Pogoń. Pogoń grała kapitalne spotkanie ze Śląskiem. Wycinasz dwie bramki Śląska i trzy akcje. I to jest Pogoń, którą... No i też o karnym trzeba pamiętać. Absolutnie tak. Natomiast... Bo tam sędzia Frankowski trochę poszalał. Nie da się powiedzieć o Pogoni, że to jest zespół, który może ci się nie podobać. Panowie, 21 strzałów na bramkę. Bardzo się podoba. Posiadanie piłki 70%. Liczba akcji, których możemy usiąść i powiedzieć, nie, to dobrze, nie jest Pogoń. No, panowie, mnie to fajnie podoba, ale jeżeli chodzi o grę ofensywną, nie ma gościa. Ale słuchajcie, jednak może się podobać. Ale brak elastyczności. Pogoń to jest jedyna drużyna, mówiliśmy o Rakowie, mówiliśmy o Legii, która jest w stanie się od czasu do czasu cofnąć, poczekać na rywala, poczekać na to, co rywal zaproponuje, w drużynie Pogoni tego nie widać. Oni chcą dominować od pierwszej do ostatniej minuty i później wychodzą z tego takie sytuacje, gdzie jak nie ma rzutu karnego, Grosik nie strzela z sytuacji sam na sam z bramkarzem, jest jedna wrzutka, zagapienie się obrońcy, brak koncentracji, bo jesteś nastawiony na to, żeby cały czas operować piłką, myślisz o schematach, brakuje właśnie tego czegoś wtedy w defensywie i tracisz bramkę. I myślę, że elastyczność jest najważniejsza, jeśli chodzi o elastyczność Pogoń. Czy forma stoperów? Bo ja nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Jeśli w Legii powiemy, że tam się nic nie przeciśnie, jest kłopot. Jeśli powiesz o Lechu, Dagerstal, mówimy coś, czego Lechowi brakowało i nie był skuteczny do przodu. Ja mam wrażenie, że Pogoń jest w momencie Lecha, który dominował, a z tyłu się paliło. No, dla mnie forma stoperów Pogoni Szczecin to... No ale to możesz rzucać monetą. Ale Zek już zagrał naprawdę niezły mecz. Niezły jak na to, co odwalał wcześniej. No mam dokładnie. To Malcowi przydarzyła się jedna pomyłka, zagapienie. Zostawił zawodnika napastnika Rafał, ale to jedno, zagapienie powoduje, że przegrywasz 2-0. Tak, dlatego teraz Pogoń ściąga Loncara, tak? To jest Chorwat. Jeszcze oficjalnie nie podpisał kontraktu, ale tam wszystko jest dogadane. Pamiętacie, kiedy byliśmy zachwyceni Pogonią, która miała otwarte skrzydła, bo Cech i Triantafylopoulos byli w kapitalnej formie. Brawo. To się zgadza, tylko że utrata bramek moim zdaniem nie jest tylko i wyłącznie winą stoperów. Uważam, że praca w defensywie Pogoni totalnie inaczej wygląda, jak nie mają czyli tej piłki. Czyli szukamy winy trenera? Nie, ja uważam, że ja... Cały czas będę jedno i to samo powtarzał. Brakuje mi elastyczności. Brakuje mi momentów, gdzie Pogoń potrafi się wycofać. Ktoś musi wypracować tę elastyczność. Dla mnie dobrej formy. Brakuje dziewiątki, w którą będą potrafili trafić ją w głowę w polu karnym. Ale tam też nie ma miejsca dla nich. Oni cały czas są
kumulowani przed 16 metrem i od czasu do czasu przydałoby się trochę więcej miejsca dla Grosika, który może się rozpędzić, który może rzeczywiście dośrodkować to podanie. Tak, ale czekaj, no to w kogo? No dla mnie brakuje w kogo. Alfis jest rozbiegany, Grosik musi mieć w kogo zagrać. Oni muszą uderzać z dystansu. 1000 zablokowanych strzałów, a z tyłu, z całym szacunkiem, ale dobra forma cecha i Tiranta Filopoulosa. To będzie zupełnie panowie, no to jest pogoń, która tak będzie wygrywała spotkanie. A czy też pamiętajmy o... Mimo tych straconych bramek, oni są cały czas w walce o te najwyższe miejsca. Nie no, grają i... fajną piłkę, to się dobrze ogląda. Zawsze chcieliśmy mieć w Polsce zespół, który dominuje i gra w futbol wielopodaniowy. Pogoń najciekawiej gra w tej chwili w piłkę. Natomiast brakuje stoperów dla mnie w dobrej formie. No tylko, że na samym końcu musimy też na powiedzieć, samym końcu że... muszą zacząć wygrywać. Tak, no bo jeżeli chodzi o ostatnie sezony, to akurat Pogoń przyzwyczaiła przede wszystkim kibiców i GOR do tego, że to zespół walczący o puchary, a gdzieś tam kibice już mieli nadzieję, że może będzie wicemistrzostwa, może jeszcze włączą się do walki o mistrza i nie ma co ukrywać, że biorąc nawet pod uwagę stadion, który został wybudowany, to zwróćcie sobie uwagę, tam było 4-5 meczów rozegranych i tylko jedna wygrana na otwarcie stadionu z Lechią Gdańsk 2-1. Także też tego kibica, powiedzmy sobie wprost, Pogoń Jensa Gustafsona nie rozpieszcza. Jak ty to widzisz, Igor? No, głównym problemem jest obrona. Słuchajcie, jeżeli Pogoń w poprzednim sezonie straciła 31 bramek, w tym 30, jeżeli tak dobrze nagrywa... Ja ci powiem Igor inaczej, bo ja sobie sprawdzałem, jak to wyglądało na tym etapie, dokładnie po 19 kolejkach, to 14 bramek straconych mniej miała Pogoń Kosty Runiaicia w poprzednim sezonie i co więcej, bo mówimy tutaj, że fajnie do przodu, tylko też 5 więcej strzelonych. I 7 punktów więcej. Tak, czyli praktycznie na tym etapie ma tyle bramek straconych, co w całych poprzednich rozgrywach. Słuchajcie, my się zachwycamy, że Pogoń gra fajnie do przodu, okej, na dużym ryzyku. Krytykujemy stoperów, Malca, który no zawsze jest taki kanon, jeżeli jest dośrodkowanie albo próba dośrodkowania, jeżeli stoper widzi, to zawsze musi się spojrzeć w lewo, w prawo, z tyłu, czy ma jakiegoś zawodnika. Tutaj absolutnie tego nie było i to jest absolutnie błąd, tylko trzeba akurat w tym meczu docenić to, jak Śląsk zagrał, bo on zagrał tą kapitalną akcję. To nie był Śląsk, to nie był poziom Śląska czy poziom jakiejkolwiek innej chyba polskiej drużyny. Tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o tą sytuację. Bardzo trudno do uniknięcia bramka, ale oczywiście dało się. Tylko my może nie jesteśmy zachwyceni, ale Kutris, lewy obrońca, i w tym poprzednim meczu z Widzewem, i w tym meczu, co właśnie Śląsk strzelił bramkę, zobaczcie przy tym golu, co strzelił Exposito, czy on krył drugiego napastnika? Nie. Jest, nie wiem, czy na tym może trzeba popracować. Jeżeli są dośrodkowanie z bocznych stref, to zawodnik, stoper musi czasami się obrócić kosztem spoglądania tam, gdzie jest piłka, kosztem tego skrzydłowego i wziąć swego obrońcę. Pamiętam, że trener Berg już kilka dobrych lat temu właśnie to powtarzał, że piłka okej, fajnie, musisz wiedzieć, gdzie się znajduje, ale twoim obowiązkiem jest praca... Kontrola, zobacz, czasami się odwrócić. No, czyli zgodzimy się, że słaba forma stoperów decyduje o jakości gry defensywnej? Pogoni, zgodzi się Igor, czy nie? Ja się zgodzę właśnie z tym, co oni w lepszej formie. Błędy są bardzo widoczne stopery, bo oni na samym końcu nie kryją, ale te przegranie, popatrz, był rzut z autu. Czy kto tam nie poszedł tam akcja, kto chciał antycypować piłkę? Chyba Grosik. Oczywiście można powiedzieć, że to było 40-50 metrów, ileś tam sekund wcześniej. Od tego się zaczęło. Na samym końcu widzimy Malca, ale takie błędy, przegranie. Oczywiście na 9 na 10 z reguły nie ma z tego bramki, ale nie wiem, czy to jest taki pech, bo w tym meczu no, Pogoń była lepsza. Tak jak mówiliśmy przy omawianiu meczu ze Śląskiem, to Śląsk powinien może nie przegrywać, ale nie miał nic do powiedzenia. A tutaj nie chcę powiedzieć, że pech, bo to najłatwiej powiedzieć, ale może nad tym Pogoń powinna popracować na kryciu w polu karnym. Oczywiście to jest banał, że poprawimy to i będą lepsze wyniki, bo Pogoń dobrze gra w piłkę. Tak samo jak Legra dobrze w piłkę nie wygrał z Miedzią Legnica dwukrotnie, przepraszam, na wyjeździe i ze Stal Mielec, ale stwarzali sytuację. Tutaj jest ogromna baza do grania w piłkę, do utrzymywania się, bo jest jakość, tylko że trzeba no, zrobić jakieś elementy ruchy na treningu, jakieś nawyki wypracować, żeby tego uniknąć, bo to jest proste do zrobienia, tylko no, akurat teraz są straty punktów i łatwo mówić, że tutaj Cech, tutaj Males, tu to, bla, bla. Stoper jest najgorszy. Trzeba wymienić wszystkich najlepiej, całą obronę i trenera. Ale trzeba nad tym popracować właśnie. Ja jeszcze jedno słowo, bo mówiliśmy o tym, że Lech nie traci takich bramek, Legia takich bramek nie traci, ale zwróćmy uwagę, jak jest dośrodkowanie rywala Legii czy Lecha w pole karne.
jak blisko wszyscy są tam ustawieni. Tam nie ma miejsca na to, aby nawet jeśli obrońca się pomyli, to jest następny i go zasekuruje. Tu się zgodzę. Rzeczywiście błąd Mariusza Malca polegał na tym, że on był skoncentrowany tylko i wyłącznie na piłce. Nie przyjął odpowiedniej postawy dla stopera wbiegającego w pole karne, czyli tyłem do bramki widzę wszystko przed sobą. Stąd stracił Exposito, ale z drugiej strony, jakbyśmy się zastanowili, też tam był mądry ruch Exposito, który zrobił to z premedytacją, zniknął mu za plecami i wykorzystał, podpisuje się pod Igorem. To była kapitalna akcja chyba tej kolejki, ale problemem jest właśnie to, że ta defensywa na samym końcu stoperzy nie są taką jedną ekipą, taką grającą bardzo blisko siebie, ale to tylko i wyłącznie przez to, że to jest drużyna ustawiona do grania w piłkę na połowie przeciwnika, kontrolowania spotkania z piłką. Bez piłki już jest duży, duży problem. Mecz z podtekstami, mecz... Tak? Jedno pytanko. Ja mam pytanie do was. Co sądzicie o tym rzucie karnym? Bo no nie, nie było. 30 razy te powtórki i chciałbym się wcielić w arbitra tego spotkania. Co on widział? Bo nie wiem, czy mi przyznacie rację, ale takich sytuacji... Jest tak po prostu setki czy dziesiątki w polu karnym i każdy może upaść, jak tylko poczuje dłonie czy ręce przeciwnika na plecach. Więc... Pełna zgoda, Igor. Absolutnie. Ale ja mam tylko powiedzcie mi, bez wątpliwości. Dostajesz 0-2, no i sorry. No. Tak jest, zgadzam. Ja się skupiłem jeszcze, wiecie na czym? Na tym, że tak de facto to sędzia tego spotkania mógł odgwizdać od razu rzut karny. On poczekał jeszcze jak zawodnik Śląska, bo miał sytuację prawie stuprocentową, nie wykorzystał jej i tak jakby cofnął dopiero do rzutu karnego. Nie wiem, jak jest według przepisów. Nie, to tak jak ze spalonym też, żeby wiesz, chwilę pewnie odczekać, tym bardziej, że masz zamieszanie w polu karnym, to akurat raczej... Jeszcze jedna rzecz, żeby piłka trafiła do Yeboah. Tak. Okej. Okay. To przeszkodził, dobra, dyktujemy, bo może coś z tego było, ale ona chyba z tego, co by tam przeleciała totalnie nad nim i nie miał szans, żeby do niej dopaść, więc wiesz, no, to był sędzia Frankowski, to też wiele wyjaśnia. Tak, sędzia Frankowski, ja pamiętam, że sędziował, jak jeszcze grałem w Bordeaux, w meczu Pucharze Europy, to zawsze jest, była opinia o francuskich sędziach, że są dramatyczni. Po meczu do mnie koledzy podchodzili, nie, panowie, sorry Igor, co wam słowa o naszych rodakach, ten sędzia przebił wszystkich. Przepraszam, że... Ależ tam jest złość. Oj, siedzi cały czas to w Igorze Lewczuku, to co zrobił podobno sędzia Frankowski. Podobno programu Igor chciał to z siebie wyrzucić. Dobrze, lecimy do kolejnego spotkania, więc meczu Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice, meczu z największymi podtekstami w tej kolejce i bardzo istotnego dla układu sił w dolnej części tabeli. Jedno oczko nad strefą spadkową Zagłębie Lubin, 20 punktów i 16 miejsce, a więc to w strefie spadkowej Piasta Gliwice. 3 punkty różnicy między tymi zespołami. Może po tym meczu zrobić się 6. Bardzo, bardzo istotny mecz, szczególnie dla Piasta, który po pierwsze pewnie mógł sobie pluć w brodę po meczu z Jagiellonią, że tam nie było 3 punktów, a tylko 1 punkt. W miarę przyzwoite spotkanie ostatnie z... O matko, wypadło mi z głowy. Z Rakowem Częstochowa, bo tam też były tworzone sytuacje. To taki bardzo zamknięty mecz, ale zawsze myślę, trudno grało się Markowi Papszunowi na zespoły, a głównie zespół, bo Legia Warszawa Aleksandra Wukowicza. No i tutaj potwierdził to Aleksander Wukowicz, ale to będzie naprawdę bardzo istotne spotkanie, szczególnie ze względu na postać Waldemara Fornalika. No dla tych zespołów to nie ostatnie istotne spotkanie, natomiast młodość na boisku... No ale może zrobić się tutaj duża różnica po tym meczu. Tak? No nie wiem, czy tu nie będzie jeszcze się dużo działo do końca. Myślisz, że jeszcze Zagłębie tam... Ale czekaj, no 21 ma Lechia. Tu się będzie... A nie, mówię tylko o Zagłębiu. Będzie się paliło. Zagłębie wygrywa i ma naprawdę duży spokój. Duży spokój? Przynajmniej na najbliższe dwie kolejki. Okej, okay, tak? Zagłębie wygrywa i na tydzień ma spokój. No to ogromny spokój na tydzień. Będzie się paliło. Natomiast młodość na murawie, duży spokój na ławce i doświadczenie po stronie Zagłębia. Chyba troszkę odwrotnie, jeśli chodzi o Piasta. Mecz, który mam wrażenie otwarty nie będzie. To będzie mecz bardzo ostrożny. To będzie mecz do jednego błędu. Ale grają zespoły, które moim zdaniem idą do góry, zespoły o niezły potencjale. Ja myślę, że tutaj w kierunku Piasta odbiję tą piłeczkę, którą dałem w stronę Lechii. To jest zespół o zbyt dużym potencjale, żeby martwić się o ligowy byt. Znakiem zapytania jest, jak poradzi sobie w tej sytuacji trener Wukowicz. Z Legią się udało,
Czekam tutaj na stempel trenera Wukowicza. Materiał ludzki ma dość ciekawy. Kilku piłkarzy do, na pewno do wzmocnienia, do zastrzyku pozytywnych emocji. No i na potwierdzenie swojej jakości piłkarskiej, bo w Piaście jest bardzo wielu dobrych piłkarzy. Co do Zagłębia, no często używamy te głodni, najedzeni, dużo młodości, dużo pazerności, jeśli chodzi o Zagłębie. To może być argument Lubinian, jeśli chodzi o utrzymanie się w lidze. Już za tydzień będzie znowu mecz z podtekstami, bo dobrze mówię, tak. Piast Gliwice będzie mierzył się z Legią Warszawa. Ależ tych podtekstów. Tak jest. Mamy kolejny mecz. Ja się obawiam, że to będzie takie spotkanie, gdzie rzeczywiście ani jedni, ani drudzy nie mogą się otworzyć. Tak, nie mogą się otworzyć, nie będą chcieli kontrolować spotkania. Ale mimo wszystko dla mnie właśnie na bardziej fali wznoszącej jest Zagłębie Lubin z trenerem Fornalikiem ze względu właśnie na tą młodość. To są chłopcy, którzy chcą przede wszystkim sobie coś udowodnić, również trenerowi, że stawia na nich. A Piast, jak już powiedziałem w pierwszym programie, dla mnie Piast to jest drużyna trochę nasycona tym, co w ostatnich latach tam było. I myślę, że trenerowi Wukowiczowi będzie bardzo ciężko powtórzyć ten zabieg, który udał się w Legii Warszawa, bo sama nazwa klubu i jakich miał zawodników do dyspozycji było zupełnie coś innego. Ja obstawiam w tym meczu taki czysty remis. Raczej tam za dużo się nie będzie działo, chyba że znowu Łukasz Łakoma albo Filip Starzyński z odległości będzie próbował zaskoczyć, ale raczej ta piłka częściej będzie latała w powietrzu niż będą jakieś akcje zaczepne, wielopodaniowe. Ja obstawiam absolutny remis i nie wiem, czy mimo wszystko takiego wyniku jedni i drudzy nie będą zadowoleni, mimo wszystko, że jest ten jeden punkt. Cały czas są w grze, czołówka. Drużyny przed nimi za bardzo nie uciekną. Taki mecz trochę jak Polska-Meksyk, że jeden i drugi zespół nie powinien przegrać, ale na to się zanosi. No, niestety na to się zanosi. Tak, jedni i drudzy przede wszystkim nie będą chcieli w tym spotkaniu przegrać. I to będzie taki jeden z mniej ciekawszych meczów moim zdaniem w tej kolejce. Bo tutaj jest nieciekawie, tak. Przegrywa Zagłębie i bardzo możliwe, że będzie w strefie spadkowej. Wiecie co, z jednej strony tak, z drugiej strony Zagłębie daje nam pewną gwarancję tego, co pokazało ostatnio. Tej radości, uśmiechu w grze ofensywnej, może troszkę problemów w defensywie. Patrzę na skład Piasta. No panowie, jeżeli nie będziemy oczekiwali od piłkarzy typu Dziczek, Hetli, Chrapek, Kądzior, Wilczek dobrej gry w piłkę, to nie wiem, na czym spoczywać ma nadzieja trenera Wukowicza. Ale to są ludzie dobrze grający w piłkę. Ja wiem, że sytuacja w tabeli. Ale to jest 19 kolejka. Czekaj, ale patrzysz na tego Piasta. No oni czekają na wiosnę. Człowieku, oni są jak niedźwiedź brunatny. Żeby tylko coś się pokazało pod śniegiem. Tylko, że już nie Piast Fornalika. Brawo. I tu jest fajne spojrzenie na to, jak będzie radził sobie trener Wukowicz. Bo mam wrażenie, tak jak Rafał powiedziałeś, z Legią nie było ciężko. Bo to był zespół o takim potencjale, który zdobywał mistrza Polski, no, że wystarczyło poczekać, nie przeszkadzać. Ale tu musisz dać coś od siebie. Ja też czekam na podpis trener Wukowicz pod Piastem, że to rokuje. Piłkarzy ma naprawdę niezłych. Tylko czekam na pomysł. Czekam na pomysł, na odkurzenie, bo tu nawet nie musisz wydobywać, mam wrażenie. Odkurzyć. To jest rejon górniczy. Rejon górniczy trzeba troszeczkę pogłaskać, trochę uśmiechu. Dla mnie Zagłębie ten uśmiech ma. Czy ma na tyle jakości, żeby przy Piaście postawić ten swój krzyżyk? Piast ma dużo jakości piłkarskiej. Myślę, że porównywalny zespół jak Lechia. Przed sezonem mówili o zespole, który walczy o miejsca w top 6 i pewnie powalczy o puchary. Igor, twoje spojrzenie na te dwa zespoły, no i też transfer, który możliwe, że się wydarzy, Kuby Świerczoka, bo tam wiemy, że wszystko poukładało się po myśli naszego napastnika, jeżeli chodzi o tę aferę dopingową. Teraz jeszcze pozostaje kwestia rozwiązania kontraktu z Nagoją Grampus, który cały czas ma aktywny Kuba Świerczok i jeżeli tutaj się dogada z tym klubem, kontrakt będzie rozwiązany, to jest blisko podpisania umowy z zespołem Zagłębia Lubin. A ile czasu trzeba, żeby doszedł do pełnej dyspozycji? Na pewno troszkę będzie potrzeba, ale też plusem jest to, że to kolejny zawodnik, którego dobrze zna Waldemar Fornalik. Tak jak miał Filipa Starzyńskiego, no to tutaj ma znowu zawodnika do odbudowy. Zgadza się, jeżeli by tylko Adam by musiał przyjść naprawdę do takiej dobrej dyspozycji, bez nadwagi, a z tym, nie wiem, może się mylę, ale czasami bywało różnie, i w dobrej dyspozycji i od razu wejść z marszu, prawda? Jeszcze jedna sprawa. Nie powiedzieliśmy nic o Jagiellonii w meczu z Pogonią Szczecin. Tylko chciałem tylko powiedzieć jedno zdanie, żeby nie przedłużać, bo już przejdźmy do następnego spotkania. Jagiellonia ma szczęście, że dwa punkty zdobyte w takim stylu po dwóch meczach. I tak to jest. Chyba
I to podsumowanie świetne. Jagiellonia ma na razie szczęście. Zgadzam się, Igor. Ale wiesz co, Igor, bo ja też sobie tak patrzę na przykład na Jagiellonię w poprzednich sezonach, nawet w tym poprzednim, wtedy trenerem był jeszcze Piotr Nowak, to tak naprawdę była ta sama Jagiellonia, która gdzieś tam szczęśliwie się utrzymała, bo pamiętamy chociażby takie spotkanie z Zagłębiem Lubin, niesamowicie szczęśliwe, wygrane chyba 2-1 w końcówce spotkania, które tak naprawdę no, dało utrzymanie w dużej mierze Jagiellonii Białystok w poprzednim sezonie, ale to też był tak samo słabo grający zespół. Może być teraz. Krótko też, teraz. Może tak, być mało. Słuchajcie, teraz Jagiellonia jest bliżej tego, że tego szczęścia zaraz nie będzie, tak, niż to się zamieni w coś Ale to lepszego. Igor zgłasza. Proszę bardzo, panie Igorze, ja mam kompetencje nauczycielskie. Słucham. Dziękuję, panie trenerze. Plus ten Adam z Grójkiem Zabrze wygrany 2-1 w końcówce chyba. Tak. No dwa takie spotkania. Miało, szczególnie, że teraz i Piast i Zagłębie walczą o swoje, więc tutaj może być krucho, no bardzo słabo. Chociaż zawsze trzeba, może nie docenić, bo to jest chyba kwestia szczęścia czy tam farta, że są te dwa punkty. Dobrze, że nie przegrali jeszcze, tylko że jeszcze u siebie nie wygrali i tu, przepraszam, na wyjeździe nie wygrali. Tutaj może być problem, bo jednak mecze u siebie są ważne, też nie są bardzo mocni, ale na wyjeździe trzeba te punkty zdobywać. Przechodząc do meczu Zagłębie Piast, no ciężkie będzie to spotkanie, jeżeli chodzi o tą presję, o te opanowanie emocji. Cieszy forma Łakomego, cieszy forma Chodyny. Przychodzi Mata, lewy obrońca, gdzie jak zobaczyłem Woźniaka na lewej stronie defensywy, pomyślałem, że... No ty jeszcze możesz grać tam. Ale też zobacz, jak mądrze Legia to wykorzystywała, bo tam dużo piłek pojawiało się właśnie pomiędzy lewego obrońcę a półlewego stopera, między innymi taka piłka do Slisza i później ten strzał Muciego, gdzie tam był minimalny spalony i później też bramka Wszołka. To wszystko było w tę lukę pomiędzy lewym obrońcą, a półlewym stoperem. Ale wiesz co, ale to był chyba błąd bardziej Ławniczaka, że nie przesunął, że nie... No tak, ale to też masz później... Taki Spinacola lubiński, zdecydowanie bardziej do przodu. Chodzi mi, że pokazuje, że jest problem na lewej stronie. Jeżeli przyjdzie Mata w dobrej dyspozycji, od razu gotowy do wejścia, to super. Chociaż Giorbelidze wydawało się, że na początku sezonu, że fajnie ogarnięty chłopak. Oczywiście popełnił błędy, ale przynajmniej motorycznie dawał radę. Sfaulować lubił. Konkretnie. Po pierwszym meczu ja zobaczyłem Bocharu, mówię, fajnie, będzie wyglądał na Legię, jak znalazł szybkość, wejście za linię defensywy. Tutaj tego nie było. Zagłębie było bardzo, nie wiem, czy przestraszone, czy jakoś takie za mało odważne w tym spotkaniu, przynajmniej dla mnie. Liczyłem na coś innego, szczególnie, że po tym meczu ze Śląskiem wygranym 3-0 na wyjeździe, że ta wiara w te swoje umiejętności będzie większa. Tak nie było. Teraz mecz z Piastem. Trenera Wukowicza, którym no, mam wrażenie, że bardziej jest odważny, bardziej agresywny, napsuł trochę krwi Rakowowi. I tak tutaj wspomnieliście wcześniej, że on ma takich zawodników, że nie powinno być problemu ze zdobywaniem punktów. Tylko jeżeli mecz, każdy kolejka mija, druga, trzecia, czwarta, piąta, tych punktów nie ma, to nawet najwięksi kozacy jednak będą mieli problem z tym coraz tym następnym meczem, że aha, że w tym meczu pokaże umiejętności. Nie, to pewność siebie spada i coraz trudniej pokazać, a szczególnie, że w takim momencie, gdzie już trzeba pokazać to swoją jakość, trzeba zdobywać punkty, o tym może być bardzo ciężko. Nie wiem, kto będzie grał na pozycji defensywnego pomocnika, bo Hatley w moim odczuciu, tak jak może do tego przyjdziemy, ale Legia z Augustyniakiem na jakoś defensywnym pomocnikiem, jest tutaj problem. Hatley w Piasie Gliwice również. Jeżeli chodzi o rozgrywanie, chodzi o walkę w powietrzu, fajnie. Jeżeli chodzi o nadążanie za ofensywnym graczem, chociaż tutaj ma przeciwko siebie Stażyńskiego, to też może być pojedynek, jeśli nie chcę innego doświadczenia. Doświadczenia i atyczności, więc tutaj może nie powinno być problemów, ale ogólnie bardziej bym się wzorował na Bartku Sliszu, jeżeli chodzi o te powroty, niż o Hatleju. A jeszcze ostatnia uwaga. Bardzo mi się podobało, jak Niedźwiedź Brunatny, której trener Podoliński użył tego sformułowania, że ktoś się budzi. Fajnie, fajnie, naprawdę. Korzystaj. Górnik Radomiak, to spotkanie, które będzie rozgrywane w niedzielę. Górnik, który ściągnął nowego zawodnika, tym razem z Ligi Łotewskiej. Japończyk, Daisuke Jotoka. 3 gole, 8 asyst w tym sezonie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Górniku Zabrze, bo no tam pewnie Lukas Podolski też coś miał do powiedzenia, bo to zawodnik, który wcześniej był w Niemczech, a tam ma dobre kontakty. Tak. Lukas Podolski przy kilku transferach, nie ma co ukrywać, pomaga
pomagał, więc podejrzewam, że tutaj też gdzieś te macki Lukasa Podolskiego podziałały. Jak widzicie to spotkanie, bo raczej mecz, który bardzo nas tutaj ekscytował, nie będzie, tylko gwoli ścisłości, bez Janży Górnik Zabrze, bez Machado Radom, jak Radom, ci dwaj zawodnicy będą pauzowali za ósmą żółtą kartkę, troszkę pofaulowali. No tak, natomiast Radomiak miał dobre momenty. Górnik chce dominować, chce dyktować swoje warunki. Na razie chyba materiału nie wystarczy. Wiecie, to tak podsumuję chyba to, co mówił Igor. Rozmawiamy o tych zespołach, o Jagiellonii, jak Igor powiedział, że ma szczęście. Rozpatrujemy takie zespoły jak Piast, Zagłębie, Jagiellonia, Górnik, Lechia, Śląsk. No to najbardziej nijaka jest Jagiellonia. Górnik, mam wrażenie, jest w momencie poszukiwania swojej tożsamości, a w przypadku Radomiaka ja mam wrażenie, że chyba Radomiak sam do końca nie wie, jakie spotkanie zagra, wiesz, bo tu jest... Dużo się dzieje na bokach. Z czasem nam błyśnie ktoś, kogo nazwiska pewnie za chwilę już nie zapamiętamy. Taki tygiel tam jest, że... Ale trochę zmienili mimo wszystko. Grają taki futbol. Ale są punkty, no. No właśnie. Tak jest. Tego grają na podstawy fragment też... Kajarga, tak? Za bardzo, tak, ten Kajarga. Za bardzo nie warto. Zmienili systemu, sposobu gry, profilu napastnika. Jest Rosza, który naprawdę zagrał ciekawe... Dobrze mówię? Rosza. Rosza zagrał Rosza. Ciekawe... Ciekawe spotkanie. Ten wysoki napastnik, tak mówisz? Jest. Tam no, dla mnie trochę nie pod niego. Meczu było w pierwszym słabo. Meczu katastrofa. Słabo było w pierwszym meczu. Chyba warunki drugim... jeszcze nie pod niego troszkę. Tak, ale Kajarga to jest ktoś, kto może się podobać chyba. Tylko, że odnoszę wrażenie, że do końca sezonu będziemy widzieć taki Radomiak, który raczej będzie bazował albo na pojedynczych akcjach indywidualnych i w wystrzeleniu po prostu... pokazania dobrych możliwości technicznych co po niektórych zawodników, albo stały fragment gry, a tak to solidna defensywa, próba gry z kontry. Fajne boki, bo te boki Radomiaka trzeba podkreślić, że w tych dwóch kolejkach funkcjonowały nieźle. No i tak ja Radomiaka nie jestem w stanie na razie postrzegać jako spójną całość. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Tu się pojawi jakieś nazwisko, tam się pojawi. Tutaj co kolejka ktoś inny, co kolejka ktoś inny ci odpali. Coś, co jest stałe, to na niezłym poziomie. To jest tylko Dawid Abramowicz. Tak jest. Jedyna stała rzecz tak w Radomiaku, naprawdę solidna. Machado w środku? No ale Machado pauzuje w tym meczu. Okay, pauzuje. To no i Rossi gdzieś chyba... tam pokazał w tym meczu, że... Nie wiem, czy nie troszeczkę. Najsolidniejszy zawodnik tak Radomiaka. No na przestrzeni ogólnie, myślę, ostatnich tak sezonów, to Rossi tak. Akurat bardzo dobrze wygląda. Igor, dwa słowa od ciebie na temat tego meczu. Patrzę na ten skład Radomiaka i faktycznie Kajarga pokazał się fajnie, tylko tak. Oczywiście jest sztuką to cały czas z meczu na mecz pokazywać ponownie. Nie wiem, czy te warunki takie atmosferyczne miały wpływ, bo to boisko było dosyć grząskie, miał przewagę, taki nisko osadzony, fajny dribbler. Nie boi się, to jest ważne, bo fajnie wszedł razem do drużyny i był takim, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że zastępstwem dla Nascimento, który jest kontuzjowany, ale takim graczem, który jest dużo przy piłce. Również Machado, szkoda, że nie będzie go w tym spotkaniu, bo i w spotkaniu przedostatnim, już nie pamiętam z kim, w Legnicy zdaje się, tak? Z Miedzią, remisowe spotkanie, też sprawiał dużo problemów i właśnie ten nowy Kajarga, Abramowicz na lewej stronie bardzo przyzwoicie, więc no brakło, tak jak powiedzieliście, takie zrywy pojedyncze, ciężko powiedzieć coś o Radomiaku, czy to będzie powtarzalne, czy nie, bo on miał fajne momenty, a później... Ale z drugiej strony można powiedzieć o każdym zespole Ekstraklasy, że tak jak przyjdziemy pewnie zaraz do Krakowi, że fajny pierwszy mecz, a drugi totalnie inny obraz drużyny. Więc to na razie się wstrzymuje. Poczekajmy na pozostałe, na następne kolejki. Jeżeli chodzi o Górnika, czekamy na te wzmocnienie, bo ponoć bardzo fajne. Ukunuki może się podobać, Wodar wytrzymujący presję, to jest też bardzo ważne. Jeżeli chodzi o napastnika, o tego gracza, chyba już trzeci gol z rzutu karnego, to też dobrze o nim świadczy. Mowondo też w porównaniu do poprzedniego meczu z Górnikiem lepiej wyglądał, ale no, warunki atmosferyczne chyba też miał wpływ w tym spotkaniu, bo jak zobaczyłem fragment, gdzie bardziej było widać biały puch niż graczy, to też trudno ocenić potencjał i grę drużyny. No dobrze, Legia Warszawa kontra Krakowia. Liczymy na dobre spotkanie i myślę, że to takie typowe spotkanie pod Krakowie, bo Krakowia jak musi grać z jakimś zespołem z dołu tabeli, to niekoniecznie jest tą Krakowią, która gra z górą tabeli. Więc prawdopodobnie to będzie idealny mecz dla zespołu Jacka Zielińskiego i obejrzymy inną Krakowię niż w meczu z Koroną, no bo tam ten zespół podobać nam się nie mógł. W kontekście weekendu brzmi fajnie dla kibiców Krakowi. Rzeczywiście szykuje nam się, spodziewamy się
się dobrego meczu, bo Krakowia na takich rywali jest podwójnie skoncentrowana i sposób gry, który będzie prezentowała Legia, mam wrażenie, że Krakowi pasuje. No to będzie dobre, otwarte spotkanie. Tutaj Legia, jeżeli potwierdzi swoją dyspozycję, to będzie dobry mecz, a Krakowia w Warszawie. Ja spodziewam się dużo ciekawszej Krakowi niż w Kielcach i to chyba tyle. Mucci Carlitos, jak porównacie ten duet? No bo wskoczył Mucci i w miarę. Okej, aktywnie, tylko wiele hałasu o nic. Tak fajnie, że aktywnie miał sytuację. Brakowało konkretów, tak? Wiesz co, konkretów i chyba dobrych rozwiązań, bo to mnie Mucciego raziło. Kilka szybkich ataków, gdzie Pawła Wszołka musi obsłużyć, bo jeżeli nie, to ja na miejscu Pawła bym się bardzo zdenerwował. Fajne profile zawodników. Carlitos i Mucci? Tak. A dla mnie dość podobne profile. Myślę, że Carlitos jest w stanie cofnąć się po piłkę, wymieniać się pozycjami z Joshua, ale największym atutem Legii Warszawa, okej, wszyscy powiedzą forma Joshua, ale jakbyśmy prześledzili jego poruszanie się po boisku, jak on gra nieschematycznie, jak on potrafi przeciwnika przez kilka minut przyzwyczaić do tego, że jest w jednym danym fragmencie boiska, a później zmienia ten fragment i stamtąd pada bramka, tak jakby... Możemy powiedzieć o bramce w Wszołka, gdzie nie widzieliśmy wcześniej aż takiego Joshua, który schodzi i gra piłki za plecy, a w tym spotkaniu widzieliśmy takich piłek kilka. Później, po 10-15 minutach widzimy na lewym skrzydle z kolei Joshua, który gdzieś tam inicjuje akcję. To mi się bardzo podoba, że on ma na tyle inteligencję piłkarską, która samym poruszaniem powoduje niesamowity chaos w drużynie przeciwnika i ta drużyna nie wie, czy ma zagrać odważniej, spresować wyżej Legię Warszawa, czy ma się wycofać, bo ten Joshua nagle znika z radarów, bierze się ktoś inny w niektórych fragmentach za rozgrywanie. Na później się okazuje, że jak odpuścimy raz, to za drugim razem właśnie Joshua się tam pokaże i da kapitalną piłkę Wszołkowi czy komuś innemu i z tego strzelamy bramkę. To na pewno ta saga, którą dokładnie będziemy śledzili, bo przedłużenie kontraktu Josue dla całej ligi jest, myślę, bardzo istotne, ale przede wszystkim dla Legii Warszawa, bo jeżeli nie będzie Josue w przyszłym sezonie, to bardzo możliwe, a w zasadzie pewne, że nie będzie też Kacpra Tobiasza, bo nawet tutaj w Deadline Day rozmawialiśmy z Szymonem Pacanowskim z Fabryki Futbolu i on powiedział, że latem no to tak naprawdę na 99% Kacper Tobiasz z Legii Warszawa odejdzie. Chwalimy Legię za przedłużanie kontraktów i zobaczymy, czy tutaj będzie jeszcze ta wisienka na torcie w postaci przedłużonego kontraktu Josue, bo mamy Jędrzejczyka, mamy Kapustkę, mamy Igora Strzałka, który też nie wiem, czy już oficjalnie, ale przedłuży kontrakt. No i to też postać, o którą warto zahaczyć w kontekście tego ostatniego spotkania z Zagłębiem Lubin, bo bardzo przyzwoity mecz. No w końcu pojawiło się w Legii kilku piłkarzy sprzedawanych, bo to był przez pewien moment problem. Kontuzja Bartka Kapustki. Nawrocki to jest kolejny piłkarz, o którym może być głośno za chwilę, bo to jest piłkarz bardzo ciekawy, dokładający argumenty przy stałych fragmentach. W końcu widzę w warszawskim zespole po rozstaniu, po niezdogadaniu się z Włodarczykiem, który dla mnie był ogromną nadzieją warszawskiej Legii, w końcu widzę kreatywnego... Ale to samo o Łakomym możesz powiedzieć, o Walukiewiczu. Ale ja tu powiem... Tych piłkarzy jednak Legia traciła w ostatnim czasie. Powiem coś innego. W końcu... No okej, to są pozycje, o których nie mówimy w kontekście środka pola. W końcu pojawił się Strzałek, który może wypełnić lukę albo uzupełniać Slisza, uzupełniać miejsce po Bartku Kapustce. Jeśli odejdzie Josue, no ja nie widzę piłkarza, który odciska mniejsze piętno niż on w naszej ekstraklasie całej. To jest facet, który, no tutaj Rafał, mówisz o poruszaniu się bez piłki. Ja bardziej cenię go przy piłce, bo to jest facet, przez którego musi przejść każde podanie. On jest jak Reksio w kreskówce, który stempluje tą taśmę, która szła na początku. Się, ale żeby wykorzystał swoje atuty przy piłce, to on idzie tam, gdzie nie ma rywala, wiesz? Czasami... On idzie do stoperów, on idzie na lewą stronę. No on generalnie porusza się, fajna swoboda Kostyruniejcza. Mi też podoba się elastyczność i to, jak do przodu idzie trener Kostyruniejcz, bo to nie jest już, to nie jest taka Legia skupiona na tym, że z defensywy uciekasz. To jest Legia, która chce dominować, akcenty przesunięte do przodu. Ja wolę, wrócę do naszej rozmowy na początku, wolę absolutnie Carlitosa od Mucciego, no bo dla mnie to jest troszeczkę niewykorzystanego miejsca i ja czekam na powrót Carlitosa w dobrej dyspozycji. Nie wiem, czy to będzie popularne. Poczekamy jeszcze parę tygodni. Okej, nie wiem, czy to jest popularne, czy nie.
ale mi może Pekhart będzie dawał Legii jakieś uzupełnienie. Dla mnie Maciek Rosołek jest facetem, który mnie absolutnie do siebie przekonuje i warto na niego stawiać. Legia w końcu ma Strzałka, Rosołka, Kapustkę, Slisza, Nawrockiego. Słuchajcie, 5 ludzi. Ja dawno nie pamiętam takiego wysypu młodych Polaków odpowiedzialnych za grę Legii. Super. No takie DNA. Tylko przyklasnąć. DNA, którego brakowało wcześniej. Tak, brakowało Legii, żeby młodzi zawodnicy bardziej się utożsamiali z tym klubem. I ja myślę, że dzięki temu ten klub, ta drużyna inaczej funkcjonuje, tak mając takich zawodników. Legia, ale... Zagłębie i Górnik Zabrze. 3 zespoły, które już mają ten limit młodzieżowca wypełniony. I do tego masz dobrą Pogoń, która też ten produkt też, Akademii ma doskonały. Nawet tak. Wędrykowski, nieoczywiste nazwisko. Igor? No wreszcie, dziękuję ci, Adamie. Słuchaj, no ty możesz się wbijać, ale taki jesteś, nie wiesz. Mam takiego teraz o Krakowi coś. Dzwonka nie masz. Nie wiem, pierwsza prośba, żebyście teraz się ze mnie nie śmieli, bo chciałbym coś powiedzieć. Dla mnie Josue w Legii jest na takiej samej pozycji jak Messi w PSG. Myślałem, może że Lewczuk w KTS-ie. Oj. To byłaby przesada. Jeszcze też, teraz są dywagacje, czy przedłużyć z Messim, czy za dużo zarabia. Oczywiście lata, bla, bla, bla. Ale słuchajcie, czy... Jest gwarancja, że jeżeli ktoś przyjdzie do Legii w miejsce Josue, nawet 2-3 zawodników, to już nie powiem na tym samym poziomie, ale na podobnym, troszkę słabszym, nie ma. Już nie mówię o kastracji, 1,5 bańki wywalone w błoto. Dajmy pieniądze dla tego zawodnika. To jest gracz, który ma 32 lata, daje niesamowitą jakość. On może sobie dreptać, on może sobie nie biegać, ale to, jakie on piłki daje nieoczywiste, to jest coś. Ja miałem na początku wielkie obawy i byłem bardziej na nie, jeżeli chodzi o przedłużanie kontraktu Josue, niż na tak, ale to, ile on chyba ma przy 17 bramkach udział, zdobyte przez zespół z Warszawy, więc absolutnie na tak, nie ma takiego gościa, bo gdyby nie Josue, to myślę, że absolutnie nie można powiedzieć, że Legia Warszawa by się biła o puchary, bo oczywiście to jest oczywistość i każdy o tym wie, ale no, ja jestem zachwycony tym graczem, bo on z tych obiadów, myślę, też trochę odłożą na ten kontrakt. No myślę, że chyba dlatego zaczęli odkładać już. Ale wiecie co, Igor, a pamiętasz, po Odzidży też mówiło się, że po Odzidży długo nie Legia nie znajdzie. No poczekaliśmy, jest Josue. Wiesz co, niezastąpieni to takie brzydko to zabić. Nie ma ludzi niezastąpionych, ale zgadzam się z tobą, że warto. To jest ten moment, kiedy w Legii warto to zrobić, bo jest niezbędny. Ale to musi przyjść koza, który jest obyty, bo... No i też musisz dać czas na aklimatyzację i tak dalej. Kogoś, kto z potencjałem i być może wypali Muci po pierwszym treningu, to po prostu trener Michniewicz mówi, że mamy Messiego. Po prostu gościu naprawdę robił takie rzeczy, że wow, przyjdzie ci mecz, przyjdą kibice, emocje, że musisz wygrać, to wtedy ten Messi robi się Fabianem Ruizem, czy nie wiem, co tam, czy Wijnaldumem, który... Oj, lubię Ruiza, ostrożnie tutaj. Nie, szczerze, Ruiz właśnie też był kupowany jak zastępstwo, jak ktoś do konkurencji, a gościa nie ma, więc chodzi mi o to, że nie jest łatwo grać w takim klubie jak Legia Lech. Tak jest. I mieć pewność, że ktoś, okej, z nim nie przedłużamy, bo za drogi, a przyjdzie ktoś następny i na pewno wejdzie w buty albo zbliży się... Ale też, Igor, wiesz, bo takiego zawodnika akurat do naszej ligi o tyle trudno jest ściągnąć, że to musi być zawodnik z jakimś defektem. Przyszedł Wadis Odzidża Ofoe i też nie grał w poprzednim klubie, też miał nadwagę i podobnie było z Josue, bo były tam jakieś problemy, jeżeli chodzi o jego zachowanie w poprzednich klubach. Były problemy z nadwagą. Pamiętamy, że też na początku no, on musiał dużo popracować, żeby zacząć regularnie grać na wysokim poziomie i przede wszystkim na fizycznie. Jedna rzecz, poziomie. Igor, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja mam wrażenie, że Josue to jest tego typu piłkarz, że musisz mu oddać kierownicę. On nie może mieć rywala w liderowaniu w zespole. Teraz, jeśli jest liderem, ktoś powiedział, że Josue, od ciebie dużo zależy, on ci to oddaje. Natomiast mam wrażenie, że w klubach, gdzie on pójdzie i będzie bił się z kimś o podobnym poziomie umiejętności piłkarskich, o podobnej charyzmie, o podobnym charakterze, mamy kłopot. Pamiętacie, jak przychodził Josue? On rywalizował o liderowanie w klubie. No teraz właśnie, dostał kierownicę, słuchajcie, wszyscy to jest najważniejsze. Trzeba właśnie wykorzystać to, że on już się zaklimatyzował. On już jest innym zawodnikiem niż na samym początku. Ale myślę, że jak Legia popatrzy na Lecha, który przedłużył umowy z tymi swoimi najważniejszymi zawodnikami, jeśli popatrzymy na Raków i mimo wszystko podpisanie
umowy z Tudorem. Wiem, że to nie są, powiedzmy, te same buty. Ale Iwi Lopez jest taki przykładem, ale, prawda, który chciał ale to zostać. Są zawodnicy, o Lech których... Poznań, Skóraś, wiadomo... No teraz powiedziałem, myślę, że Legia przede wszystkim zainwestuje, niż wyda pieniądze niepotrzebnie, bo to jest też chłopak, tylko który... też pamiętamy, co mówił Jacek Zieliński w Hyde Parku, że tutaj jest kwestia tego, że po prostu Josue liczy na bardzo, bardzo, bardzo wysoki kontrakt. Słuchajcie, na razie są negocjacje. Jeżeli przyjdzie ktoś na przykład z Arabii Saudyjskiej, czy ktoś ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i rzuci taką kwotę, którą przebije Legię, tak jak było z Odzidżą, a wiadomo, że może przebić, a Legia no to go nie zatrzymasz. To, o czym Jacek mówi, oczywiście jest bardzo wymowne. Nie stać polskich klubów na odrzucanie tego typu ofert i od tego nie uciekniemy. Ale słuchajcie, Macie, tak kończąc ten temat, mamy przykład najlepszego strzelca po pierwszej rundzie, który trafił do 13 zespołu Ligi Belgijskiej. No, nie jesteśmy w stanie z pewnymi klubami rywalizować i myślę, że Legia na tą chwilę prowadzi taką politykę, żeby tak poprowadzić te rozmowy z zawodnikiem, aby jednak mimo wszystko nie przepłacić, a mieć go u siebie. Panowie, dosłownie dwa słowa na temat poniedziałkowego spotkania warta mieć, żeby kibice z Legnicy i z Poznania się na nas nie obrazili. Mieć po tym dwumeczu z Lechem Poznań. No tutaj ma już bardzo istotne spotkania. Po pierwsze Warta, później też jak patrzyłem w terminarz, kilka meczów z tymi zespołami bezpośrednio walczącymi o utrzymanie, a więc no, tak naprawdę wydaje mi się, patrząc po terminarzu, że tutaj przed przerwą reprezentacyjną, która chyba zaczyna się 18-20 marca, będzie wszystko jasne, jeżeli chodzi o ligowy byt Miedzi Legnica. Czy tutaj będą w ogóle szanse na utrzymanie? Jeśli Miedź wygra to spotkanie, to oddycha, bo Warta tak na dobrą sprawę też tym zwycięstwem może potwierdzić sobie już bardzo spokojne punktowanie. To nie będzie wcale musiała być Warta, która coś robi, ale to może być Warta, która dalej na tym chyba placu budowy jeszcze trenera Szulczka, do którego cały czas ktoś dochodzi lub nie, może dalej potwierdzać swoją wartość. Dla Miedzi takie... No chyba trochę być albo nie być, już zaczyna się musik i, no i Miedź musi to spotkanie wygrać, ale to jest Miedź chociażby w ostatnim meczu z Lechem, która potrafi tworzyć fajne sytuacje i dobrze grać szybkim atakiem. Tak. I to tyle z tych dwóch zdań. Mieć albo nie mieć. Tylko, że Miedź teraz zagra z drużyną, która po pierwsze, w cudzysłowie oczywiście, gra na własnym stadionie, nie umie grać na tym stadionie, bo zajmuje przedostatnie miejsce, jeśli chodzi o te punkty zdobywane na własnych obiektach. I tutaj Miedź będzie trochę, może nie faworytem, ale tak jak powiedzieliśmy, musi zdobyć 3 punkty. Ten jeden punkt już w tym spotkaniu im nic nie da. A z drugiej strony, jakbyśmy popatrzyli na Wartę, stadion, na którym niekoniecznie im się wiedzie, dopiszą sobie jeden punkt, zagrają solidnie w defensywie. A trener Szulczek jest znany z tego, że potrafi na każdy mecz wymyśleć inną taktykę. I być może Warta spróbuje właśnie się cofnąć, poczekać na przeciwnika, a Miedź będzie się musiała otworzyć. A Miedź nawet w meczu z Lechem Poznań straciła właśnie z kontry bramki. I tu mają duży problem i wydaje mi się, że ten mecz będzie właśnie tak przebiegał. Trener Szulczek tak odczytał, tak przeanalizował drużynę Miedzi, że da im troszeczkę się wyszumieć, pograć i będzie liczył na kontrataki. Panie Igorze, mieć czy nie mieć? Najpierw jeszcze słówko o Krakowie, jeszcze, bo tego o Boże. No tam jest łącze chyba, później dochodzi. Ale grasz na czas. Bo ja 15 minut temu, później muszę zbierać myśli, bo wy tyle gadacie. Ale mówiliście, że Krakowia gra lepiej z tymi rywalami mocniejszymi, tylko mam wrażenie, że lepiej gra u siebie. Z gwiazdami może być, jest różnie, to znaczy... że to tak nie do końca może być, że Krakowia będzie dobrze zorganizowaną drużyną. Z tym jest ciężko w meczach wyjazdowych. Stracili 2 bramki, postały fragmenta gry. W pierwszym meczu strzeli 2 bramki po dwóch rożnych, z tego co pamiętam, więc tutaj przydałoby się coś strzelić z placu. Może się podobać Krakowi Knap. Od pierwszym spotkania w drugim to jest zawodnik, który... mimo młodego wieku bierze odpowiedzialność na swoje barki. Oczywiście wiadomo, rzut karny, nie wiem, czy Konopianka sobie myślał, że to zrobił, ale również trzeba powiedzieć, że przez takie rzeczy, przez takie głupotę zespół traci punkty. Jeżeli chodzi o mecz Warty z Miedzią, jeden zespół nie lubi wygrywać u siebie, drugi zespół nie lubi wygrywać na wyjeździe. Bo jeszcze powiedzieć, że w tych meczach z Lechem Poznań i w pierwszym meczu z Radomiakiem, no Miedź pokazała chyba to, co prezentowała w poprzedniej rundzie, jeżeli chodzi o tę ofensywę. Dominguez, Enriquez, doszedł Drygas, Matsuras, więc tutaj
podejrzewam, że Miedź musi prowadzić grę i nie tylko się skupiać na dobrym, dobrze zorganizowanej linii obrony, co jest lepsze niż w poprzedniej rundzie, bo z tym był duży problem. A Warta to chyba lubi. Warta fajnie się ustawi z tyłu, ma kim atakować. Nie grała w ostatnim tygodniu swego spotkania, więc powinna być wypoczęta i gotowa na atak pozycyjny Miedzi. No dobrze, panowie, to jeszcze raz zerkamy na terminarz tej 20. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oczywiście wszystkie mecze na Kanal Plus online można oglądać nawet na zgrupowaniach w Uniejowie, panie Igorze, także polecamy, chociaż wiemy, że pan jest abonentem. Stal kontra Raków, Lechia Widzew, Śląsk Korona, Wisła Lech, Jagiellonia Pogoń, Zagłębie Piast, Górnik Radomiak, Legia Krakowia, a także Warta kontra Miedź. Tym spotkaniem kończymy 20. kolejkę, a tym akcentem kończymy dzisiejszy program. Igor Lewczuk, dziękujemy panu bardzo za łączenie. Dziękuję bardzo. Jak treningi? Mam nadzieję, że teraz, bo poczekaj, bo ja tam patrzyłem w wasz plan, to wy macie chyba 2 treningi dziennie. Ciężka praca. Po co ci to było? Na starość, po co ci to? Panowie się, plany są tak ambitne, że sami ich się boimy. No, mamy nadzieję. Duża, duża rzecz. Duża odpowiedzialność, to, panie Igorze. Damy chłopakom z KTS-u, żeby wrzucili na soszale. Później będziemy weryfikować te słowa. Rafał Grodzicki, Robert Podoliński. Dziękuję. Pozdrawiamy bardzo. Oczywiście Bartka Glenia, który niestety właśnie na razie chory, ale dużo zrówka. Mamy nadzieję, że szybko do nas wróci. Wszystkich podziękowałem. Adam Sławiński też dziękuję. Smacznego obiadu. Dobrego weekendu. Spokojnie. W weekend. Spokojnie. Jak my. Jak my.